Wzgórze Palatynu, spoglądające na rozciągające się u jego stóp pozostałości Forum Romanum, jest morzem ruin. Zwiedzający te pola kamieni, kolumn i fundamentów musi dysponować bardzo żywą wyobraźnią, aby odtworzyć sobie obraz minionej świetności cesarskiego Rzymu. Na palatyńskim wzgórzu jest jednak jedno miejsce, które nie wymaga aż tak dalekiej gimnastyki wyobraźni. Wśród fundamentów świątyń zachowały się pozostałości pewnej dość skromnej według standardów cesarskiego Rzymu rezydencji. Jest to Domus Augusti, znany jako Casa Augusta, Dom Augusta. Archeolodzy opierający się na wzmiankach w źródłach pisanych interpretują ten obiekt jako prywatną rezydencję Oktawiana, adoptowanego syna Juliusza Cezara, który w 27 roku przed naszą erą przywdział zaszczytny tytuł Augusta ofiarowany mu przez Senat. W uznaniu zasług, jakimi były zwycięstwa w kilku kolejnych wojnach domowych, ujarzmienie ptolemejskiego Egiptu i zaprowadzenie porządku w Republice, senatorzy postanowili wywyższyć Oktawiana tytułem godnym jego nieprzeciętnych talentów i dokonań. Bez wahania zatwierdzono więc trzy triumfy, które pogromca Antoniusza i Kleopatry odbył jeden za drugim, zaraz po powrocie do Rzymu. W styczniu 27 roku przed naszą erą Oktawian oficjalnie zrzekł się dotychczasowych uprawnień, deklarując restytucję republiki i zupełnie nieszczerą chęć powrotu do roli osoby prywatnej. Senat błyskawicznie podjął grę zaplanowaną wcześniej w drobnych detalach. Z początku proponowano oficjalne nadanie Oktawianowi tytułu Romulusa, nawiązując tym samym do legendarnego założyciela miasta. Pomysł prędko jednak upadł, być może ze względu na nie do końca pozytywne konotacje, jakie niósł ze sobą Romulus. W końcu przecież, czyż to nie on zabił własnego brata Remusa, a pod koniec życia, według jednej z mniej popularnych wersji legendy, został rozerwany na strzępy przez zawistnych senatorów? Do tego był królem, a tego tytułu Rzymianie ciągle nie chcieli przełknąć. Oktawian miał na sumieniu syna Kleopatry, a końca swoich dni nie mógł przewidzieć. Ale jako że był znany z daleko posuniętej przesądności, z pewnością wolał dmuchać na zimne. Impas wśród senatorów przełamał w końcu Munacjusz Plancus, wieloletni stronnik Antoniusza, który zdołał w odpowiedniej chwili zmienić barwy na oktawiańskie. Plancus znany był z pragmatyzmu i czegoś, co nazwalibyśmy życiowym cwaniactwem albo konformizmem. Niektórzy powiadali, że na dworze Kleopatry miał niegdyś nawet tańczyć dla egipskiej królowej, pomalowany na niebiesko w przebraniu jakiejś ryby czy innego trytona. Teraz jednak Kleopatra była jedynie wspomnieniem, a Plancus, znany z pomysłowości, zaproponował dla zwycięskiego Oktawiana noszący silne konotacje religijne tytuł Augusta, który można tłumaczyć jako znakomity, wywyższony, uświęcony. Nigdy jeszcze żaden z Rzymian nie nosił podobnego pseudonimu, który wywodził się z tej samej rodziny, która wydała augurów, rzymskich kapłanów wróżbitów, przepowiadających przyszłość z lotu ptaków. 36-letni Oktawian stał się więc Augustem, a w oficjalnej tytulaturze najczęściej znany był jako Imperator Cezar August. Termin imperator, normalnie przyznawany wodzom tuż po wygranej bitwie, podkreślał jego nieprzeciętne sukcesy militarne. W trakcie swojej długiej kariery Oktawian 21 razy został przez żołnierzy obwołany imperatorem. Nigdy wcześniej ani później żaden Rzymianin nie mógł pochwalić się podobnym osiągnięciem. Cezar podkreślał pokrewieństwo z zamordowanym kilkanaście lat wcześniej dyktatorem. W 27 roku przed naszą erą czczonym już jako bóg. August zaś zwracał uwagę na wyjątkowość i wspaniałomyślność Oktawiana. Jak bowiem inaczej, aniżeli wspaniałomyślnością, określić oficjalną rezygnację z niemal absolutnej władzy zagarniętej podczas triumviratu i bezpośrednio po nim? Po zwycięstwie nad Kleopatrą i Antoniuszem, August ogłaszał, że zakończył dzieło porządkowania republiki i przywracania pokoju w państwie. Oficjalnie więc zwracał władzę senatowi. Ciągle młody wódz uczył się na błędach poprzedników. Jak ognia wzbraniał się przed znienawidzonym terminem Rex,
król, oraz niefortunną dyktaturą, która przyniosła śmierć Cezarowi. Nie zamierzał jednak rezygnować z władzy, tak jak zrobił to niegdyś Sulla, wyśmiewany później przez Juliusza Cezara za swoją lekkomyślność. Nowy August zamierzał utrzymać władzę, stosując bardziej wysublimowane metody niż jego poprzednicy. Wielokrotnie będzie wybierany konsulem, otrzymując także uprawnienia cenzorskie i trybuńskie. Te pierwsze będą mu pozwalać na dokonywanie choćby spisów ludności imperium, a drugie gwarantować nietykalność osobistą. Nietykalność trybunów przetrwała zresztą po dziś dzień w formie immunitetu poselskiego. Po śmierci dawnego triumvira Lepidusa, August przejmie także tytuł Pontifex Maximus, najwyższy kapłan, który będzie dzierżyć aż do śmierci. Tradycją stanie się, że tę najwyższą godność religijną będą od tego momentu dzierżyć wyłącznie władcy cesarstwa, a po jego upadku na zachodzie papieże. Do dzisiaj głowa kościoła rzymskokatolickiego jest Pontifexem Maximusem, tak jak August przed 2000 lat. Cezar August nigdy oficjalnie nie założył żadnego cesarstwa. Nie był także oficjalnym władcą państwa, które ciągle i na przekór wszystkiemu zwano republiką. Pozwalał się jednak tytułować princepsem, pierwszym obywatelem. Ten mało konkretny tytuł przejmął także jego następcy, tworząc tym samym rzymski pryncypat, popularnie określany przez nas terminem cesarstwo. Zrodzonym z imienia Cezara, przybieranego przez kolejnych princepsów, potomków i następców Augusta. Nowy pan republiki wspaniałomyślnie oddał senatowi kontrolę nad dużą częścią prowincji, zachowując w swoich rękach głównie te, w których stacjonowały większe siły zbrojne. August nie zamierzał bowiem bawić się w idealizm. Doszedł do władzy wyniesiony na barkach legionistów, których, jak sam podkreślał, najmował z własnej kieszeni już jako 19-latek. Technicznie był wojskowym dyktatorem, który z czasem stał się monarchą absolutnym. Nigdy jednak nie tytułował się cesarzem czy królem. Z jawną wzgardą traktował także termin dominus, pan, który jego zdaniem bardziej pasował do właściciela niewolników, nie zaś pierwszego obywatela, pierwszego między równymi. Akceptował przez jakiś czas tytuł dux, wódz. W trwającej kilka stuleci historii Rzymu August był już w tym momencie jednostką wybitną, którą można było porównywać jedynie z jego przybranym ojcem, Cezarem. Skala osiągnięć princepsa była już jednak tak nieprawdopodobna, że mógł on coraz mocniej opierać swój autorytet, auctoritas, na własnych czynach, nie zaś na samym fakcie adopcji. Duch ubóstwionego Juliusza Cezara ciągle będzie się unosił w otoczeniu princepsa i jego rodziny, rzadko jednak będzie przybierał ludzką postać. W końcu Cezar stał się bogiem, a jego nowym domem były świątynie, w których zasiadał jak równy obok Jowisza, Junony, Marsa czy Minerwy. Sam August szczególnie upodobał sobie Apollina, boga sztuki, piękna, ładu i rozsądku. Swoją pobożność mógł potwierdzić wyjątkowo hojnym gestem. Jeszcze gdy sprawował triumvirat, piorun uderzył w jego palatyńską rezydencję. Oktawian uznał to za boską interwencję i bez wahania zobowiązał się przekształcić dom w świątynię Apollina, przekazując ją tym samym ludowi rzymskiemu. Gest wzbudził zrozumiałą aprobatę i podziw. Senat zadeklarował więc w odpowiedzi, że doceniając hojność Oktawiana, z państwowych środków zakupi dla niego sąsiednią rezydencję, która z czasem będzie znana jako Domus Augusti, o którym wspomniałem przed chwilą. Rezydencja najpotężniejszego człowieka w tej części świata, a być może i na całym ówczesnym globie, w niczym nie przypominała hellenistycznych pałaców, znacznie ustępowała nawet willom najbogatszych Rzymian. Dawni królowie Persji mogliby ją uznać za kwaterę lokalnego urzędnika. Skromność tego domostwa podkreślał Swetoniusz, chociaż trzeba przyznać, że w jego czasach duża jego część, a konkretnie niższa kondygnacja, była już wyłączona z użytku i pogrzebana pod ziemią. Dzięki temu przetrwała do naszych czasów, zachowując barwne freski. Te same, jakie swoimi oczyma oglądał August i jego najbliższa rodzina. August miał przez 40 lat zajmować jedną sypialnię, której nie zmieniał bez względu na porę roku.
W zimie, chroniąc się przed chłodem, zwykł przywdziewać cztery tuniki, a nogi oblekał wełnianymi owijaczami. Jak przystało na szanującego się Rzymianina, nie nosił spodni, tego barbarzyńskiego wynalazku. W domowych pieleszach zawsze nosił zresztą proste ubrania wykonane przez kobiety z rodziny lub inne należące do domostwa wyzwolenice lub niewolnice. Lepsze ciuchy zakładał wyłącznie wychodząc na miasto albo przyjmując petentów, codziennie zasypujących go niekończącym się morzem petycji. August niejednokrotnie ukrywał się przed zgiełkiem panującym w rezydencji i jej bezpośredniej okolicy w małym pokoiku na piętrze, który nazywał swoją pracownią albo syrakuzami. Z rządzeniem losu do naszych czasów zachował się jedynie jeden mały pokoik na piętrze domus Augusta. Naturalnie nie wiemy i nigdy wiedzieć nie będziemy, czy to właśnie to niewielkie, przytulne pomieszczenie odgrodzone od ciekawskich turystów grubą szybą było właśnie augustiańskimi syrakuzami. Czy w tym pokoiku przesiadywał samotnie, układając swoje przemówienia i odezwy? Czy tutaj spotykał się z ważnymi osobistościami swoich czasów, ufny w prywatność gwarantowaną przez ściany małego pokoju? Niezastąpiony Swetoniusz zachował dla nas całą garść anegdot opisujących prywatne życie princepsa. Dzieło rzymskiego twórcy bywa krytykowane z powodu przesady i skłonności do skandalizowania, ale być może tylko dzięki temu zdołało zachować się w kompletnym stanie, znacznie pełniejszym od poważniejszych dzieł Tacyta czy Cassiusza Diona. Swetoniusz pisał dla szerokiej publiczności, poświęcając przy tym dużo miejsca tym aspektom życia pierwszych cesarzy, które ignorowali poważniejsi historycy. Wielką zaletą Swetoniusza, niejednokrotnie stawiającą go nawet ponad historykami piszącymi za życia omawianych przez niego postaci, była funkcja, jaką sprawował. Był on mianowicie sekretarzem Hadriana, dysponował więc dostępem do cesarskich archiwów, z których wygrzebał akt urodzenia Gajusza Kaliguli, odręczne literackie gryzmoły Nerona, czy wreszcie pisma i listy samego Augusta. W jednym z nich princeps radzi się żony, w jaki sposób powinni wprowadzać do sfery publicznej małego Klaudiusza, ewidentnie niedomagającego intelektualnie. W innych zachowanych listach August z jowialną czułością tytułował swojego wnuka Gajusza umiłowanym osiołkiem. Serdecznie zwracał się również do pasierba Tyberiusza. Oryginalne listy Augusta nie zachowały się do naszych czasów, ich materia była w końcu zbyt delikatna. Swetoniusz zauważył jednak, że princeps często pisał ignorując zasady gramatyki, pomijając odstępy między wyrazami. Często robił to z premedytacją, bo w końcu znany był z tego, że pisał tak jak mówił. W przeciwieństwie do Juliusza Cezara, August nigdy nie opanował do perfekcji greki. Czytał w tym języku płynnie, ale nie był w stanie pisać tak dobrze, jak wymagano tego od dobrze wykształconych członków najwyższej rzymskiej elity. Ta luka w wykształceniu była spowodowana przerwaniem systematycznej nauki przez wojnę domową już w 19 roku życia. Juliusz Cezar pisał po grecku rozprawę o łacińskiej gramatyce i pisowni. August nie był w stanie mu w tym dorównać. Pomimo tego pisywał całkiem sporo. Stworzył własną autobiografię opowiadającą o pierwszych 40 kilku latach życia. Napisał też jakąś pochwałę filozofii i całkiem sporo drobnych utworów literackich. Zwykł podobno układać krótkie epigramaty podczas kąpieli. Znany był również z mało wybrednych, wulgarnych pamfletów. Szczególnie za młodu, w wojskowym obozie zwykł co jakiś czas wypuszczać złośliwe wierszyki wyśmiewające kolejne miłostki Marka Antoniusza z kapadocką księżniczką Glafyrą, a później także egipską Kleopatrą. Zamiłowanie do sarkastycznego, wulgarnego poczucia humoru było cechą charakterystyczną Rzymian, a publiczne spory, toczone między ich najwybitniejszymi politykami, dzisiaj określilibyśmy jako chamskie i złośliwe słowne przepychanki. Roiło się w nich od inwektyw, oskarżeń o sodomię, tchórzliwość, zniewieściałość czy skłonności do kazirodztwa. Stąd też z dużym dystansem należy podchodzić do utrzymanych w podobnym tonie rewelacji przypisywanych szczególnie pierwszym cesarzom. Sam August też niejednokrotnie obrywał.
Jego pozamałżeńskie miłostki były tajemnicą przysłowiowego Poliszynela. Plotkowano, że z wiekiem lubił deflorować młode dziewice wyszukiwane mu przez samą Liwię, rzekomo kontrolującą nawet cudzołożniczą stronę życia męża. August nigdy nie nadużywał wina, ale potrafił się bawić, szczególnie za młodu. Jego wesele z Liwią ocierało się o skandal nie tylko ze względu na fakt, że panna młoda była już w ciąży z poprzednim mężem, który dodatkowo był na zaślubinę zaproszony. Biesiadnicy mieli w trakcie uczty przebrać się za bogów olimpijskich. Pan młody występował oczywiście pod postacią Apollina. Wystawne przyjęcie weselne, ocierające się o skandal obyczajowy i religijną profanację, zorganizowano w 38 roku przed naszą erą, w samym środku konfliktu z Sextusem Pompejuszem i wynikającego z niego głodu w Rzymie. Cierpiący z powodu braku zboża mieszkańcy stolicy niewybrednie urągali wówczas młodemu triumvirowi. Podobne kontrowersje były u Oktawiana, a potem Augusta rzadkością. Jak zauważył Adrian Goldsworthy, z wiekiem był po prostu coraz lepszy. Gdy jego pozycja ustabilizowała się, a przeciwnicy jeden po drugim opuszczali ten świat, syn Cezara mógł odetchnąć i poluzować nieco swoją wojskową dyktaturę. Mógł też pokazać się z lepszej i prawdopodobnie swojej prawdziwej strony. August znany był z umiarkowania w piciu, jedzeniu i luksusach. Wszystkie jego majątki, których posiadał wiele zarówno w Rzymie, jak i na prowincji, uchodziły za umiarkowane pod względem rozmiarów i wykończenia. Właściciel znany był z dobrego smaku, który nie wkraczał nigdy w sferę nowobogackiego kiczu. Lubił jednak zbierać pewne osobliwości. W swojej willi na wyspie Capri miał podobno całkiem sporo rynsztunku z bardzo dawnych czasów oraz kości jakichś mitycznych potworów. Być może były to skamieliny jakichś morskich waleni albo nawet dinozaurów. Nerwowo reagował na rozrzutność członków rodziny. Gdy tylko dowiedział się, że jego dorosła już wnuczka Julia sprawiła sobie szczególnie okazałą willę, natychmiast kazał zrównać z ziemią całą konstrukcję, kłującą swoim bogactwem w oczy. Często gościł u siebie znanych senatorów i ekwitów, nigdy jednak nie dopuszczał do stołu wyzwoleńców. Goście mogli liczyć na skromne, tradycyjne posiłki składające się z nie więcej niż 6 dań. Daniem głównym były długie dyskusje z gospodarzem i jego wyjątkowa uprzejmość, z której był powszechnie znany. August, podobnie jak Juliusz Cezar, umiał sobie zjednywać ludzi. Wykorzystywał do tego swój słodki głos, elokwencję i towarzyskość. Zawsze jadł mało i nieregularnie. Lubił prosty chleb, krowi ser, małe rybki, figi i daktyle. Pragnienie gasił jabłkami lub chlebem maczanym w zimnej wodzie. Cenił ogórki i kapustę. W jednym z listów chwalił się Tyberiuszowi, że ostatnio pościł niczym Żydzi w szabat, co było pewnym nieporozumieniem wynikającym z jego ignorancji i nieznajomości żydowskich zwyczajów religijnych. Nie było to jednak niczym niezwykłym. August wysoko cenił sobie bóstwa rzymskie i greckie, otwarcie jednak lekceważył te należące do ludów, które uważał za pośredniejsze. Będąc w Egipcie, za nic nie dał się nakłonić do odwiedzenia świątyni Apisa, przed którym pokłonił się 300 lecia wcześniej nawet sam Aleksander. Otwarcie pochwalił także wnuka Gajusza, gdy dowiedział się, że ten, przejeżdżając przez Judeę, nie obdarzył Boga Jahwe żadnymi darami. Jahwe i Apis byli dla Augusta bóstwami zbyt pośrednimi, aby okazywać im cokolwiek ponad zwyczajną tolerancję. Jednocześnie jednak dbał, aby niepotrzebnie nie obrażano uczuć religijnych podbitych ludów. Namiestnicy wysłani do Judei mieli pisemne instrukcje zabraniające im jakiegokolwiek prowokowania Żydów. August, w przeciwieństwie do Juliusza Cezara, sypiał stosunkowo długo, bo 7 godzin na dobę. Często jednak 3 lub 4-krotnie nocny sen przerywały mu nagłe wybudzenia. Z wiekiem coraz częściej drzemał za dnia, zwłaszcza po obiedzie. Prywatnie był typowym przedstawicielem rzymskiej klasy wyższej, mocno przywiązanym do italskiej tradycji i mentalności, którą starał się propagować z wielką energią także w sferze publicznej. Jego prywatny, dość poczciwy wizerunek mocno kolidował z tym, z jakiego znamy go z oficjalnych rzeźb i cesarskiej ikonografii. W tej spotykamy potężnego triumfatora, wiecznie młodego zdobywcę i ojca ojczyzny.
Najlepszym przykładem powyższego stylu jest słynna rzeźba znaleziona w rezydencji Livii w Prima Porta, dzisiaj będącej jedną z wielu podmiejskich stref Rzymu. August z Prima Porta jest bez wątpienia najbardziej znaną podobizną rzymskiego cesarza, błyskawicznie rozpoznawalną niemal na całym świecie. Nie każdy zapewne wie, jaki to cesarz, ale każdy wie, że to rzymski cesarz. August żył niemal 76 lat, ale niemal wszystkie jego wizerunki, jakimi dysponujemy, są w jakimś stopniu kopią lub wariacją cesarza z Prima Porta. Żaden inny pan Rzymu nie mógł pochwalić się porównywalną ilością podobizn rozsianych po całym imperium, ale w przypadku Augusta, w tych dziesiątkach wizerunków, widać uważną rękę specjalistów od propagandy i kształtowania wizerunku. Poza pewnymi podobiznami z młodości, a nawet dzieciństwa, August zawsze pojawia się jako silny i zdrowy mężczyzna w kwiecie wieku. Cesarska propaganda trwale ukształtowała wizerunek mężczyzny, który fizycznie zatrzymał się w czasie, gdy miał około 35 lat, tuż po wielkim triumfie pod Akcjum i podboju Egiptu. August nigdy się nie zestarzał, już zawsze zachowując siły witalne i krzepę rzymskiego wodza, niepokonanego triumfatora i dzielnego obrońcy ojczyzny. Ale źródła mówią nam co innego. Był średniego wzrostu, mierzył podobno 5 i 3/4 stopy rzymskiej, co daje około 170 cm. Rzymska stopa to 29 cm 6 mm. Nie był zbyt zadowolony ze swojego wzrostu, wcale nie odbiegającego od ówczesnej średniej, stąd nosił buty na wyższym obcasie. Miał jasne, wiecznie zmierzwione włosy, wzrośnięte brwi, śniadą, nieco ciemniejszą cerę, zdradzającą problemy zdrowotne. Wiecznie doskwierały mu zęby, źle reagował na mocne promienie słońca. Z wiekiem zaczął kuleć na lewą nogę. Tracił także wzrok w lewym oku. Doskwierały mu kamienie w pęcherzu, ale z czasem dzięki zastosowaniu jakichś środków moczopędnych zdołał je wysikać. Regularnie chorował. Wiosną doskwierały mu zapalenia, a jesienią osłabienia. Do tego chroniczne katary. Prześladowała go wątroba, szczególnie w młodości. Z wiekiem problemy z nią nieco ustąpiły. Często miewał to zaparcia, a zaraz po nich biegunki. Swetoniusz zaznacza, że August świadom swojej wrażliwości dbał o zdrowie, świadomie unikając częstych kąpieli. Jego skórę pokrywały plamy, a z czasem także liczne blizny i zgrubienia powstały na skutek nadużywania strygili, metalowej lub kościanej skrobaczki w kształcie sierpa. Strygila była używana powszechnie jako narzędzie do usuwania brudu po wizycie w łaźni lub oliwy, jaką smarowano ciało przed zawodami sportowymi. August miał używać jej tak często, że spora część jego naskórka stwardniała niczym podeszwa stopy. Z wiekiem nasilały się także bóle reumatoidalne w jego prawej dłoni, z czasem wręcz uniemożliwiając mu trzymanie rylca do pisania. Na pomniku z Prima Porta jego prawa dłoń jest zaś wzniesiona do góry w charakterystycznym geście pozdrowienia, skierowanym zapewne do wiernych legionistów. Tych wszystkich detali zdrowotnych razem z licznymi dolegliwościami rzeźba z Prima Porta już nie ukazuje. Imperator Cezar August stoi w niej dumny, piękny, zdrowy i pewny siebie. Pomnik Augusta ma inne zadania, przede wszystkim utrwalanie wizerunku triumfatora. W tym celu jego napierśnik ozdobiono pewną bardzo charakterystyczną i niezmiernie istotną dla nowego reżimu sceną. W centralnej części napierśnika widzimy rzymskiego oficera, którym najprawdopodobniej jest Tyberiusz Neron, syn Livii, pasierb i następca Augusta. To właśnie on, końcem lat 20. przed naszą erą, na czele kilku legionów operował w Armenii, stanowiąc od kilku dekad kość niezgody między Rzymianami a Partami. Tyberiusz zwraca się z otwartymi ramionami w kierunku brodatego mężczyzny odzianego w dość egzotyczne szaty i ewidentnie barbarzyńskie spodnie. Brodacz oddaje Tyberiuszowi insygnia legionów, utracone 30 lat wcześniej przez Crassusa pod Carrhae. Już Marek Antoniusz podjął się wielkiej, lecz kompletnie nieudanej ekspedycji przeciwko Partom, będącym najpoważniejszym przeciwnikiem Rzymu w tym regionie. Jednak dopiero August zdołał odzyskać sztandary i uwolnić rzymskich jeńców pojmanych w katastrofalnych wschodnich wyprawach Crassusa i Antoniusza.
zdołał uzyskać to dzięki zręcznej dyplomacji wspartej pokazem siły. Partowie przystali na niezbyt korzystne dla siebie warunki pokoju. Oprócz zwrotu sztandarów i jeńców zgadzali się, aby to Rzymianie osadzili swojego człowieka na tronie spornego królestwa Armenii. August rewanżował się, oddając królowi Partów jego syna, uprowadzonego wcześniej przez jednego z pretendentów do partyjskiego tronu. Odzyskanie sztandarów legionowych było jednym z większych sukcesów pryncypatu Augusta, który w jego propagowaniu nie ograniczył się jedynie do rzeźby z Prima Porta. Odzyskanie i następujące po nim złożenie cennych sztandarów w świątyni Marsa Mściciela zostało także uwiecznione na jednej z całej serii inskrypcji opublikowanych w różnych częściach państwa pod koniec życia Augusta. Zwano je Res Geste Divi Augusti, czyli czyny boskiego Augusta. Długa lista osiągnięć princepsa znajdowała się m.in. na brązowych tablicach zdobiących jego mauzoleum, ale do naszych czasów w najpełniejszej formie ta inskrypcja przetrwała na pewnym monumencie w tureckiej Ankarze. Oczywiście wybór czynów był zupełnie subiektywny. Nie znalazło się wśród nich miejsce dla masowych egzekucji towarzyszących wojnie peruzyńskiej czy proskrypcjom triumviratu. Także udział innych osób w wymienianych osiągnięciach został ograniczony do absolutnego minimum lub, jeszcze częściej, został zupełnie pominięty. Res Geste opublikowano w ostatecznej formie tuż przed śmiercią Augusta, w 14 roku naszej ery, ale całość nabierała finalnej formy przez całe lata. Monumentalna lista dokonań zaczyna się w 44 roku przed naszą erą, tuż po śmierci Cezara i biegnie nieprzerwanie przez niemal 6 dekad. August skrupulatnie wylicza w niej podbite ludy, zniesione świątynie, przyznane mu triumfy czy rozdane hojną ręką donacje. Całość jest zbyt długa, aby przytoczyć ją w tym epizodzie. Zacytowanie Res Geste musiałoby zająć około pół godziny. Dokument będzie nam jednak ciągle towarzyszył w wybranych fragmentach. W jednym z nich August przyznaje, że podczas triumviratu, a później pryncypatu, wierność zaprzysięgło mu łącznie 500 000 rzymskich obywateli, którzy pod jego komendą wstąpili do legionów. Z tej olbrzymiej liczby 300 000 zdołał następnie, po odbyciu całej długiej służby, zdemobilizować, obdarzając własnością ziemską lub stosowną odprawą w gotówce. Wojny domowe przyczyniły się do olbrzymiego wzrostu liczby ludzi pod bronią. Tuż po Actium pod komendą Augusta znajdowało się 60 legionów. Fakt, że jednostki te były w znacznej mierze przetrzebione i rzadko zbliżały się do pełnego stanu osobowego, ale mimo wszystko była to olbrzymia siła niemiłosiernie drenująca skarb państwa. Przyjmuje się, że nawet w normalnych, bardziej pokojowych warunkach utrzymanie armii pochłaniało od 50 do 75% wpływów budżetowych. Rozwiązywanie wiernych legionów i osiedlanie weteranów zawsze przynosiło mnóstwo problemów, szczególnie dla wysiedlanych ich kosztem pierwotnych właścicieli ziemi, wręczanej wojakom w zamian za ich służbę. Princeps, jeszcze jako młody triumvir Oktawian, na własnej skórze doświadczył kłopotów związanych z tym procederem. Już jako August mógł działać sprawiedliwiej. Pomogły mu w tym olbrzymie skarby zagarnięte w podbitym ptolemejskim Egipcie, dodatkowo powiększone o haracze ściągnięte w azjatyckiej części imperium. Tej, która na swoje nieszczęście stanęła po przegranej stronie, wspierając Antoniusza i Kleopatrę. Dysponując olbrzymimi zasobami gotówki, August był w stanie tym razem wręczać wywłaszczonym właścicielom rekompensatę pieniężną. Jak sam podkreślał w Res Geste, był pierwszym rzymskim wodzem, który w tak humanitarny sposób obszedł się z wysiedleniami. Max Carey i Howard Schullard szacują, że z 300 000 osadzanych przez Augusta kolonistów przynajmniej połowa otrzymała ziemię w Italii. Nie musiało to jednak doszczętnie zachwiać strukturą własności na Półwyspie Apenińskim. Wielu żołnierzy niechętnie widziało się w roli farmerów, więc pozostawiali otrzymaną ziemię w rękach dotychczasowych właścicieli, którzy stawali się dzierżawcami swoich dawnych majątków. August przywiązywał wielką wagę do kolonizacji, kierując się także prywatną kalkulacją. Stawał się bowiem patronem wszystkich osadzonych w ten sposób weteranów, ich rodzin i potomków. Setki tysięcy ludzi zdemobilizowanych, ale mających doświadczenie z bronią, było siłą, której nie można było lekceważyć.
Rozsiani po całym państwie ci wojskowi osadnicy powoli krzewili rzymskość, nawet w odległych prowincjach. Zakładane przez Augusta kolonie często nosiły jego imię, a z czasem wiele z nich przerodziło się w istniejące po dziś dzień miasta. Cezara Augusta to w końcu hiszpańska Zaragoza. Augusta Vindelicorum i Augusta Treverorum to niemieckie miasta, Augsburg i Trevir. Augusta Taurinorum to zaś włoski Turyn. Na tym jednak długa lista się nie kończy. Pamięć princepsa pierwszego cesarza przechowują nawet ruiny izraelskiej Cezarei, wzniesionej z rozkazu energicznego Heroda Wielkiego w ówczesnej Judei, satelickim państewku ubezpieczającym wschodnie rubieża imperium, rozrastającego się w tych czasach z nieprawdopodobnym rozmachem. August jest powszechnie kojarzony albo jako antagonista największych kochanków starożytności, albo jako ten człowiek, który zakończył wojny domowe, tworząc cesarstwo na gruzach republiki. Zapomina się jednak często, że nikt przed nim ani po nim nie poszerzył w tak wielkim stopniu granic Imperium Romanum. Większość z tych zdobyczy była efektem działań militarnych. Pierwszą ofiarą był naturalnie ptolemejski Egipt, z którego zwycięzca uczynił swoją prywatną własność. Urodzajność i bogactwo tej krainy były znane od dawien dawna, a tylko wewnętrznym sporom w łonie dominujących republikańskich dynastii Egipcjanie mogli zawdzięczać zachowanie niepodległości aż do czasów Kleopatry. Prowincja gwarantowała olbrzymie zbiory, umożliwiała także dostęp do intratnego handlu na Oceanie Indyjskim. Kolejne dekady miały pokazać, jak wielki potencjał niosła ze sobą ta wymiana handlowa na tym wielkim akwenie. Rzymianie prędko zajęli się usprawnianiem melioracji, budową kanałów i promowaniem handlu z odległą Arabią, Indiami i państwami wschodniego wybrzeża Afryki. Z inicjatywy Augusta podjęto także nieudaną ekspedycję wojenną do dzisiejszego Jemenu, znanego wówczas jako Arabia Felix, Arabia Szczęśliwa. Dwa legiony Eliusza Gallusa zostały w jej trakcie pokonane, ale nie przez lokalne plemiona, lecz nieznajomość terenu i morderczy klimat. Winą za niepowodzenie obarczono przewodnika, ale wyprawy już nie powtórzono. Arabowie prędko jednak zrozumieli zagrożenie i nie starali się już blokować rzymskim kupcom traktów handlowych biegnących przez cieśninę Bab al-Mandab. Tym bardziej, że to, czego nie zdołały dokonać legiony na lądzie, uczyniła rzymska flota, profilaktycznie paląc arabskie porty i ustanawiając rzymską placówkę na archipelagu Farazan, najbardziej na południe wysuniętych ziemiach trwale zajętych przez Rzymian. Podbój Arabii Szczęśliwej, zasobnej w drogocenne korzenie, przyprawy i pachnidła, nigdy nie został uwieńczony sukcesem, ale Rzymianie zdołali sobie zagwarantować niezakłócony dostęp do Oceanu Indyjskiego, akwenu, który stał się w kolejnych dekadach przyczyną olbrzymiego wzbogacenia się tak prowincji egipskiej, jak i całego cesarstwa. August dostrzegł strategiczne znaczenie Egiptu. Dlatego, aby możliwie zminimalizować ryzyko dokonania w nim przewrotu w przyszłości, zabronił członkom Senatu wstępu do prowincji bez jego wyraźnej zgody. Zarząd nad Nilem sprawować mieli odtąd wyłącznie członkowie stanu Ekwitów, zbyt nisko urodzeni, aby mogli stać się łatwym zagrożeniem dla władzy Augusta. Egipt nie wyznaczał kresu terytorialnych ambicji Rzymu. Na południe od dawnego państwa faraonów rozciągały się ziemie Nubii. Nubijczycy wykorzystali porażkę legionów w Arabii i w 24 roku przed naszą erą nagle uderzyli na południowe rubieże dawnego królestwa Kleopatry. Ich łupieska inwazja spotkała się jednak ze zdecydowanym odwetem nowego prefekta Egiptu, Gajusza Petroniusza, który zapędził się na południe aż pod Napatę, dotychczasową stolicę Nubii, plądrując cały kraj po drodze. Nubijska królowa dzierżąca tytuł Kandake musiała wycofać się z dworem na południe do miasta znanego Grekom jako Meroi, bezpiecznie oddalonego od rzymskich granic. W zdobytej Napacie, leżącej w dzisiejszym Sudanie, legiony dokonały rabunków i zniszczeń na wielką skalę, odzyskując przy tym część łupów zagarniętych wcześniej przez Nubijczyków w Egipcie. Przeoczyli jednak jeden z nich. Współcześni archeolodzy pracujący w ruinach jednej ze świątyń Napaty dokonali ciekawego odkrycia.
Pod fundamentami obiektu noszącego wyraźne ślady rzymskiej wściekłości natrafiono na brązową głowę Augusta. Głowa z Meroi wykonana została w stylu hellenistycznym, który w przeciwieństwie do rzymskiego realizmu często uciekał się do idealizacji przedstawianych postaci. August ma białe, szklane oczy i charakterystyczne loki na czole. Jest też, tak jak na innych podobiznach, wiecznie młody. Cesarz, który pokonał czas. Nubijczycy wywieźli głowę Augusta jako trofeum z rabunkowej wyprawy na północ, a następnie pogrzebali ją pod fundamentami świątyni. Być może jako coś na kształt ofiary zakładzinowej. Rzymianie nigdy jej nie odzyskali. Obecnie zaś artefakt znajduje się w British Museum. Wschodnie granice imperium chronił pas satelickich królestw ciągnących się od Morza Czerwonego aż po Czarne. Te organizmy polityczne stanowiły bufor oddzielający rzymską Azję, Syrię i Egipt od wschodnich monarchii, szczególnie królestwa Partów, największej regionalnej potęgi. Władcy tych państewek, zwani eufemistycznie przyjaciółmi Rzymu, często z całymi rodzinami otrzymywali rzymskie obywatelstwo, a w praktyce byli imperialnymi urzędnikami. W taki sposób patrzył na nich princeps i senat, nawet jeżeli otwarcie tego nie mówili. Tetrarchowie i królowie mogli w każdej chwili popaść w niełaskę, a ich miejsce na tronie zająłby ktoś inny, jakiś brat, kuzyn albo syn. Normalną praktyką oczekiwaną od tych udzielnych władców było wysyłanie dzieci w charakterze zakładników do Rzymu. Tam synowie np. Heroda Wielkiego poznawali sposób funkcjonowania wielkiego sąsiada, nawiązując jednocześnie cenne koneksje. Mogli także na własne oczy przekonać się o potędze i możliwościach imperium. Tak, aby w porę powstrzymać swoich ziomków przed jakimś nierozsądnym zrywem. August zaś mógł przyjrzeć się tym młodym, obiecującym ludziom i podjąć decyzję o ich przyszłości. Niejednokrotnie Rzymianie byli wciągani w wewnętrzne konflikty swoich wschodnich satelitów. Szczególnie często miało to miejsce w przypadku rodzinnych sporów króla Judei, Heroda, wiernego sojusznika Rzymu, który niemal bez przerwy toczył jakieś spory wewnątrz rodziny. Często kończyły się one krwawymi czystkami, także kiedyś nawet sam August miał stwierdzić, że lepiej jest być świnią niż synem Heroda. Świnia na jego dworze ma większe szanse przetrwania. Satelici byli praktycznie częścią imperium, które amerykański strateg i historyk wojskowości Edward Ludwak określa mianem hegemonicznego. Rzymianie do perfekcji opanowali sztukę rządów pośrednich. Klienci Rzymu przyjmowali na siebie pierwsze ciosy, odpowiadali za gaszenie rebelii, dostarczali wojsk pomocniczych, tzw. auxiliów, które nie wymagały olbrzymich pensji i odpraw pod koniec służby. Wojska takie były uzupełnieniem dla ciężkiej piechoty legionowej, która na niektórych obszarach nie mogła obejść się bez wsparcia lekkiej jazdy, łuczników czy innych harcowników. Od klientów niejednokrotnie wymagano także trybutów i wsparcia materialnego w chwilach szczególnej trudności. Podobną sieć państewek satelickich Rzymianie będą się starali tworzyć także na innych granicach, szczególnie nad Renem i Dunajem, ale tam niższy poziom rozwoju cywilizacyjnego i daleko posunięta decentralizacja władzy utrudniały skuteczne korzystanie z takiego systemu. Hellenistyczny wschód był przyzwyczajony do jedynowładców, często panujących w sposób absolutny, od których łatwo było wynegocjować jakieś układy i egzekwować ich postanowienia. Germańskim i celtyckim plemionom na zachodzie przewodniczyli zaś dysponujący chwiejną władzą wodzowie, których w każdej chwili mógł zastąpić ktoś zdolniejszy. Wiele plemion było zorganizowanych w luźne federacje, często rozpadające się na mniejsze organizmy polityczne. Ciągła niestabilność panująca nad Renem i Dunajem będzie wymagała od cesarstwa utrzymywania olbrzymich wojsk nad tymi rzekami. Siły na wschodzie były w porównaniu do zagrożenia czyhającego ze strony Partów stosunkowo niewielkie. Za czasów Augusta dokonano kilku przesunięć granic wschodnich, ale poza Egiptem anektowano niewiele, przede wszystkim Galację i Judeę. W tej pierwszej dotychczasowy władca z rzymskiego nadania, Amyntas, poległ w walce z jakimiś małoazjatyckimi plemionami, a Rzymianie nie widzieli dalszego sensu utrzymywania fikcyjnej niezależności krainy. Judea zaś przeszła pod ich panowanie około 10 lat po śmierci Heroda Wielkiego. W
pierwszej dekadzie naszej ery, gdy okazało się, że jego synowie w żaden sposób nie są w stanie dorównać ojcu. To wtedy, w 6 roku naszej ery, dotychczasowy namiestnik Syrii, Kwiryniusz, zajął Judeę, dokonując jednocześnie cenzusu jej populacji, o którym wspomina w jednej ze swoich ksiąg Pismo Święte. Na wschodzie August prowadził mądrą i dość zachowawczą politykę, dzięki której zdołał uzyskać przewagę w Armenii bez wikłania się w kosztowną i ryzykowną wojnę z Partami. Zwykł mawiać, że angażowanie się w tak ryzykowne przedsięwzięcia to jak łowienie ryb wędką ze złotym haczykiem. Może złowisz jakąś rybę, ale jeżeli przypadkiem stracisz haczyk, to jego cena będzie wielokrotnie przekraczała potencjalny zysk. Podobną politykę stosował wobec sąsiadów z zachodu, angażując się w konflikty z nimi często, ale tylko tam i tylko wtedy, gdy było to opłacalne. Zignorował pomysły podboju Brytanii, która, chociaż nęciła Rzymian swą tajemniczością, nie stanowiła realnego zagrożenia dla Galii, a jej okupacja przekraczałaby wpływy z podboju. Brytowie również nie szukali zwady z Rzymem. Zamiast tego energicznie poszukiwali możliwości wymiany handlowej, w efekcie czego u ujścia Tamizy rozwinęło się małe miasteczko znane jako Londinium, obsługujące dużą część handlu Wysp Brytyjskich z kontynentem europejskim. Bunty w Galii, doszczętnie spacyfikowanej przed 2 dekadami przez Cezara, zdarzały się niezmiernie rzadko. August dostrzegł jednak inne problematyczne prowincje. Tuż po odbyciu triumfów i uzyskaniu zaszczytnego tytułu Augusta, Princeps wyruszył na Półwysep Iberyjski, gdzie w jego północno-zachodniej części ciągle broniły się plemiona Kantabrów i Asturów. Ludy te niejednokrotnie w ostatnich latach wykorzystywały rzymską słabość wywołaną chaosem wojen domowych i napadały na mieszkańców Republiki. Teraz August postanowił definitywnie zakończyć trwający od 2 stuleci podbój Półwyspu. Wojny z miejscowymi ludami trwały już od II wojny punickiej i nie było widać ich końca. Podbój Półwyspu Iberyjskiego jest jednym z najbardziej niedocenianych przedsięwzięć Rzymian, traktowanym nieco po macoszemu. Większą uwagę zawsze przyciągały walki z Kartaginą, Kleopatrą, Germanami czy wojna galijska. To jednak podbój tego zachodniego półwyspu ciągnął się niemiłosiernie długo, przez 2 stulecia. Rzymianie najłatwiej radzili sobie z przeciwnikami walczącymi i żyjącymi w sposób podobny do nich, czyli ludami osiadłymi, preferującymi walne bitwy toczone głównie przez ciężką piechotę. Kartagińczycy, Grecy, Macedończycy czy inne monarchie hellenistyczne stopniowo padali pod ciosami Rzymian, którzy mogli przegrać parę bitew, ale zawsze na koniec uzyskiwali przewagę dzięki swoim olbrzymim możliwościom mobilizacyjnym, wysokiej jakości wojsk i cierpliwości. Kluczem w takich wojnach było, zdaniem Ludwaka, przejęcie kontroli nad kluczowymi zasobami przeciwnika – portami, miastami, kopalniami. W przypadku ludów koczowniczych lub takich, które żyły nie w miastach, ale w małych rozproszonych osadach jak Iberowie czy Germanie, taktyka ta traciła wiele ze swojej skuteczności. W efekcie Półwysep Iberyjski podbijano 200 lat, a Germanii skutecznie nie podbito nigdy. Wojny z Kantabrami i Asturami ciągnęły się 3 lata, a zakończył je pełen sukces, chociaż już wkrótce wojowniczy górale zerwali się do kolejnych krwawo tłumionych rebelii. W pewnym momencie Rzymianie zdecydowali się po prostu brać w niewolę i sprzedawać hurtowo całe wioski. Kupcom zabraniano wyzwalania tych niewolników przed upływem 20 lat. Pomimo tego zniewoleni Kantabrowie i Asturowie niejednokrotnie zabijali swoich panów i wracali do ojczyzny, znowu chwytając za broń. Ich sprawa była jednak przegrana. W trakcie tej ekspedycji Augusta ponownie powaliła jedna z obłożnych chorób. Przeczuwając możliwość śmierci, przystąpił do pisania autobiografii, którą doprowadził do wojny z plemionami iberyjskimi. Po wyzdrowieniu zarzucił dalsze pisanie. Podbój ostatnich niezależnych terenów w roku 24 przed naszą erą na Półwyspie Iberyjskim nie przyniósł wielkich łupów, ale pozwolił zabezpieczyć prowincję, która nie będzie od tej chwili wymagała stacjonowania więcej niż 3, a z czasem 2 legionów. Jej bogate kopalnie srebra będą zaś generować przychody znacznie przewyższające koszty utrzymania tych sił. Z podobnego założenia wyszedł August w kolejnej serii kampanii, jakie stoczono w alpejskich przełęczach.
Rzymianie nigdy nie zdołali dotychczas zająć Alp, a lokalne, głównie celtyckie plemiona zawsze zagrażały bezpieczeństwu sąsiadujących z nimi prowincji. Zajęcie tych górskich przełęczy stało się palącym problemem, szczególnie po podboju Galii przez Cezara. Alpejscy górale mogli w każdej chwili zablokować tranzyt z Italii do Galii najkrótszą drogą przebiegającą w okolicach dzisiejszych dwóch przełęczy świętego Bernarda, Wielkiej i Małej. Wodzowie Augusta wyruszyli więc w Alpy, zajmując kolejne przełęcza, z czasem wkraczając nawet na leżące na północ od nich niziny leżące w dzisiejszych południowych Niemczech. W toku kilkuletnich kampanii zakończonych w roku 16 przed naszą erą utworzono nowe prowincje – Recje i Noricum, obejmujące głównie tereny dzisiejszej Szwajcarii, Austrii i kawałek Niemiec. 15 celtyckich ludów musiało zgiąć kark przed Augustem i jego dowódcami. Część ziem anektowano od razu, a nad pozostałymi władze jeszcze przez jakiś czas mieli sprawować klienci, lojalni wobec Rzymu, miejscowi Wataszkowie. Walki były ciężkie, ale lokalne plemiona nie miały na dłuższą metę szans w starciu z profesjonalną armią pod postacią legionów. Pewien grecki kronikarz zanotował kiedyś, że rzymska musztra to bezkrwawa bitwa, a bitwa to krwawa musztra. Pospolite ruszenie górskich szczepów nie mogło wytrzymać walki z takim przeciwnikiem. Oporne plemiona celtyckich salassów eksterminowano ze szczególnym okrucieństwem, gnając w niewolę całe wioski. Na miejscu pokonanych, w opustoszałych osadach, osadzano rzymskich weteranów. Włoskie miasto Aosta, leżące w dolinie o tej samej nazwie, wywodzi się właśnie z takiej kolonii weteranów, noszącej imię Augusta, po swoim założycielu. Podbojowi Alp i Hiszpanii towarzyszyła akcja budowy sieci dróg i mostów o niespotykanej dotychczas skali. August chciał połączyć dotychczasowe prowincje siecią utwardzonych dróg gęstą niczym pajęczyna. W ten sposób starano się ożywić wymianę handlową, przyspieszyć przekazywanie listów i przede wszystkim ułatwić przemarsz wojsk, dla których już gotowano nowe zadania. August dostrzegał niebezpieczeństwo, jakie zagrażało nadmorskim prowincjom oraz Italii z wnętrza Bałkanów. Wyprawę przeciw Dakom planował już Cezar, ale zamiast niej ugrzązł na dekadę w Galii. Później zaś wybuchła długotrwała wojna domowa, jedna za drugą. August nosił się z ambitnym planem oparcia lokalnych granic Rzymu na Dunaju. Pierwsze kroki w realizacji tego celu przedsięwziął jeszcze jako triumvir podczas swoich kampanii w Ilirii i Dalmacji. Teraz znacznie większe wojska zalały wyżej wymienione ziemie, prąc wzdłuż południowych brzegów Dunaju w kierunku Morza Czarnego. Rzymianie zajęli w ten sposób całą Ilirię, Panonię, a w końcu także ziemię dzisiejszej Bułgarii, z których utworzyli nową prowincję, Mezję, zabezpieczającą od północy Macedonię. Podobnie jak w przypadku alpejskich przełęczy czy ziem Kantabrów, Mezja, Panonia i Liria nie były szczególnie zasobnymi obszarami, ale ich aneksja pozwoliła Rzymianom uzyskać większą głębię strategiczną i oprzeć się na łatwym do obrony Dunaju. Poza krótkim epizodem, jakim będzie podbój Dacji przez Trajana 100 lat później, a potem także wojny markomańskie, legiony zasadniczo niechętnie zapuszczały się już na północ. Dunaj będzie przez setki lat stanowił naturalną granicę Cesarstwa Rzymskiego, a potem w średniowieczu także wschodnio-rzymskiego. Oparcie się na Dunaju nie wyczerpało ambicji terytorialnych Augusta. W tym samym czasie legiony przekroczyły także Ren, prąc na wschód w samo serce Germanii. Pasierb Princepsa, Druzus, syn Livii, miał być pierwszym rzymskim wodzem, jaki stanął nad Łabą, kolejną wielką rzeką dzielącą Germanię, przez Rzymian znaną jako Albis. Legenda mówi, że nad brzegami Łaby Druzus zobaczył zjawę pod postacią wielkiej kobiety, być może jakiejś szamanki, która zabroniła mu iść dalej, przepowiadając także rychłą śmierć. Faktycznie w 9 roku przed naszą erą Druzus spadł nieszczęśliwie z konia i zmarł na skutek odniesionych obrażeń miesiąc później. Osierocił dwóch synów, Germanika i Klaudiusza. Jakiś czas po Druzusie inny wódz, Ahenobarbus, dziadek znanego nam cesarza Nerona, jako pierwszy przekroczył Łabę i wdarł się jeszcze dalej na wschód, być może zbliżając się do lokalizacji dzisiejszego Berlina. Na wschodnim brzegu Łaby wystawił pomnik ku pamięci Druzusa i zawrócił z powrotem.
Na tym etapie August jeszcze nie planował ekspansji dalej na wschód. Kolejną naturalną granicą imperium miała być póki co właśnie Łaba. Ale czy aby na pewno plany nie wybiegały jeszcze dalej na wschód? Rzymianie w tym czasie zaczynali powoli penetrować północne akweny. Ich okręty opłynęły krainę Cymbrów, czyli dzisiejszy Półwysep Jutlandzki, i wpłynęły na Morze Bałtyckie. Na mapie sporządzonej przez Marka Agryppę i wystawionej na widok publiczny w Rzymie znajdowały się lakoniczne wzmianki o dalszych krainach, np. o Sarmacji rozciągającej się za rzeką Wistulą. Wielu badaczy spekulowało, czy August na tym etapie nie planował w przyszłości kolejnych podbojów, w efekcie których oparłby granicę wschodnią aż na odległej Wistuli. Są to jedynie spekulacje, za którymi nie przemawiają żadne silniejsze dowody. Z pewnością Rzymianie pragnęli przenieść wojnę na ziemię dzisiejszych wschodnich Niemiec i Czech, gdzie przeciwnikiem był dla nich germański król Markomanów, Marbot, który skalą swoich ambicji zaczął niebezpiecznie przypominać swebskiego Ariovista i dackiego Decebala. Wyprawy przeciwko Markomanom Marboda ostatecznie podjęto w 6 roku naszej ery, ale musiano ją niezwłocznie przerwać ze względu na wybuch olbrzymiej rebelii na południu od Dunaju. Sama ekspedycja przeciwko Marbodowi nie musiała mieć na celu trwałego podboju jego efemerycznego, jak się miało okazać, królestwa. Być może chodziło jedynie o rabunek i prewencyjne zniszczenie potencjalnie niebezpiecznego przeciwnika. We wszystkich tych inicjatywach August mógł polegać na wiernych legionach, zaprawionych w niedawnych wojnach domowych. Po upadku Antoniusza i Kleopatry pod komendą Oktawiana znalazło się około 60 legionów, z których większość rozwiązano, uzyskając finalnie 28 tego typu jednostek. Razem z oddziałami pomocniczymi nowe cesarstwo dysponowało stałą siłą zbrojną liczącą około 300 tysięcy żołnierzy rozsianych po rozległym imperium. Podczas wojen domowych wodzowie priorytetowo traktowali swoich żołnierzy, nazywając ich towarzyszami i przymykając oko na ich wybryki. Oktawian nie był w tej materii wyjątkiem. Sytuacja zmieniła się jednak gwałtownie wraz z upadkiem Antoniusza, a tym samym ostatniego realnego zagrożenia dla jedynowładztwa nowego princepsa. August szybko chwycił wojsko twardą ręką, obdarzając je szczodrze, ale wybryki karząc surowo. W przemowach publicznych zwracał się do legionistów jako do żołnierzy, a nie jak wcześniej towarzyszy, podkreślając tym samym ich realny status i obowiązki. Niesubordynację karano nieraz decymacją całych kohort, jak podczas wojen iliryjskich. Czasami obrywało się nawet centurionom. Swetoniusz donosi, że za mniejsze wykroczenia ci podoficerowie byli karani w sposób celowo uwłaczający ich godności. Nieraz można było zobaczyć centuriona, który musiał przez cały dzień stać na baczność przed swoim namiotem, dzierżąc posłusznie kawał darni w garści. Jednocześnie musiał ściągnąć swój ciężki pas, przez co tunika opadała mu aż do kostek, jak kobiecie. August widział, jak wielkim niebezpieczeństwem dla stabilności państwa jest nie tylko brak dyscypliny i przesadna pewność siebie legionistów, ale także zbytnie przywiązanie do lokalnych wodzów. Poprzednie wojny domowe wybuchały z łatwością, gdyż legioniści bardziej niż z Republiką byli związani z Sullą, Cezarem, Antoniuszem, Pompejuszem czy Oktawianem. W nowym cesarstwie utrzymywanie prywatnych sił zbrojnych było ciężką zbrodnią. To jednak nie wystarczało. August zdecydował się na profesjonalizację sił zbrojnych, których zwierzchnikiem był od tej pory on sam, bez względu na to, kto nimi faktycznie dowodził. Żołnierzom wyznaczono jasne i klarowne zasady służby, obiecując demobilizację po odsłużeniu 20 lat w przypadku legionistów, bądź 25 w przypadku oddziałów pomocniczych i 16 dla pretorianów. Obywatele po ukończeniu służby wojskowej byli obdarzani odprawą w gotówce wynoszącą 3000 denarów, czyli równowartość ponad 13-letniego żołdu, który normalnie wynosił 225 denarów rocznie. Skończono z nadaniami ziemskimi, ale legioniści mogli spokojnie kupić sobie mały majątek ziemski za tę gotówkę. Oszczędny centurion, zarabiający znacznie więcej, mógł pod koniec służby awansować do klasy ekwitów, o ile jeszcze do niej nie należał. Wojska pomocnicze były na koniec służby obdarzane obywatelstwem. Nic nie wiadomo o pieniężnych odprawach w ich przypadku.
Żołd i odprawy pochłaniały olbrzymią część budżetu państwa, więc August zdawał sobie sprawę, że w przyszłości może dojść do zakłóceń w wypłacaniu świadczeń, a to z kolei może skończyć się otwartą rebelią wojsk. W praktyce już w jego czasach dochodziło do problemów z płynnością finansową, a wielu legionistów służyło znacznie dłużej aniżeli przepisowe 20 lat, ciągle czekając na wypłatę zaległych odpraw. W tym celu w 6 roku naszej ery, po wybuchu wielkiej rebelii w Illyrii, wymagającej zaangażowania olbrzymich sił, August zdecydował się na utworzenie Aerarium Militare. Był to specjalny fundusz przeznaczony wyłącznie na wypłaty świadczeń dla żołnierzy. August jako pierwszy zasilił go z własnego majątku kwotą 170 milionów sesterców, ale dla jego utrzymania ustanowił nowe podatki. 5% podatek od spadków i 1% podatek od wszystkich transakcji. Podatek od spadków wywołał olbrzymie wzburzenie, szczególnie wśród warstw bogatszych i senatorów, którzy otwarcie oprotestowali tę inicjatywę, nie proponując jednocześnie nic sensownego w zamian. August stwierdził, że utrzymanie wojsk nie może zależeć tylko od jego wspaniałomyślności, więc wobec braku innych propozycji senatu zagroził, że zamiast podatku od spadków obłoży wszystkie nieruchomości podatkiem katastralnym. Senatorzy posłusznie ustąpili. August położył podwaliny pod pierwszy, fachowo zarządzany skarb państwa, ale nawet w chwili jego śmierci wpływy były w stanie jedynie równoważyć wydatki. Wszelkie niespodziewane potrzeby musiały być pokrywane przez specjalne podatki, konfiskaty czy mniej lub bardziej dobrowolne darowizny. W ciągu kolejnych dekad przychody miały jednak znacznie wzrosnąć dzięki rozwojowi ekonomicznemu zapewnionemu przez niewiarygodnie długi okres pokoju. Pax Romana. W sumie jak zwykł mawiać Marek Agryppa. Pokój pozwala rosnąć także małym rzeczom. Niezgoda zaś niszczy nawet te największe. Sam August podsumowywał swoje podboje w Res Geste w tłumaczeniu Szymona Dreja. Cytuję. Często prowadziłem wojny, domową i obcą, na morzu i ziemi, na całym świecie. I jako zwycięzca wybaczyłem tym wszystkim obywatelom, którzy tego oczekiwali. Tak samo ze wszystkimi obcymi nacjami postąpiłem. Tych, którym mogłem bezpiecznie przebaczyć, wolałem zachować niż niszczyć. W mych triumfach królowie i 9 królewskich dzieci prowadzono przed moim rydwanem. Rozszerzyłem granice Rzeczypospolitej we wszystkich prowincjach Rzymu, w których nasi sąsiedzi nie stosowali się do naszych reguł. August wspaniałomyślnie, z wystudiowaną łaskawością darował życie pokonanym, ale tylko tym, których można było oszczędzić bezpiecznie, nie ryzykując odwetu. Eksterminacja plemion tzw. barbarzyńców była jednym z trwałych elementów podporządkowywania sobie przez Rzymian trudnych obszarów, na których nie było wielkich miast i łatwych do kontroli zasobów. Tak wyglądał podbój Półwyspu Iberyjskiego, Alp czy Germanii. Poza tym był znany raczej jako ostrożny i przewidujący wódz. Takich też cech oczekiwał od swoich generałów. Zwykł mawiać, że dobry wódz jest więcej mądry niż odważny. Przychylił się do skazania przed senatem generała, który samowolnie wdał się w nieusankcjonowaną przez senat wojnę z Trakami. Ganił także pośpiech, mawiając, że dość szybko robi, kto dobrze robi. Najbardziej znanym z jego powiedzeń jest naturalnie słynne – śpiesz się powoli. Ekspansja pod rządami Augusta przysporzyła Rzymianom także sposobności do nawiązania kontaktów z nieznanymi dotychczas nacjami. Princeps pisał: posłowie od królów Indii często przybywali do mnie, a nie widziani oni byli przez żadnego rzymskiego wodza nigdy wcześniej. Faktycznie dyplomaci z dalekich Indii przynajmniej dwukrotnie stanęli oko w oko z panem Rzymu. Pierwszym razem musieli za nim podróżować aż do Hiszpanii, w której toczył wyniszczającą wojnę z Kantabrami. Indyjskie poselstwo miało wręczyć princepsowi cenne dary w postaci m.in. tygrysa, ogromnych węży i szczególnej ciekawostki – chłopca, który przyszedł na świat bez rąk. Tygrys prawdopodobnie skończył na arenie. Mógł być pierwszym przedstawicielem swojego gatunku, jaki zobaczyli na własne oczy mieszkańcy Italii. Los chłopca nie jest znany, ale z pewnością nie zagrzał długo miejsca w otoczeniu Augusta, który nie znosił ludzi niepełnosprawnych i zdeformowanych.
był w tej materii bardzo przesądny i wierzył, że kalecy przynoszą ze sobą nieszczęścia. Bardziej liberalne podejście miała w tej materii Livia, w której otoczeniu miała, jako wyjątkowa ciekawostka, przebywać najniższa kobieta w Rzymie. August był na przekór swojemu delikatnemu zdrowiu człowiekiem wyjątkowo niezmordowanym, jeżeli idzie o podróże. Mawiano, że w ciągu swojego życia nie postawił stopy tylko na Sardynii i w prowincjach afrykańskich, poza Egiptem naturalnie. Dopóki starczało mu sił, ciągle wizytował podległe sobie prowincje, na własne oczy obserwując ich rozwój. Kolejnym cesarzem, który dorówna mu w tym podróżniczym zapale, będzie dopiero Hadrian, blisko półtora wieku później. Wizytowanie prowincji miało wielkie znaczenie praktyczne. Umożliwiało także ich mieszkańcom składanie zażaleń bezpośrednio na ręce najwyższej instytucji w państwie – princepsa. W normalnych warunkach podróż z odległej galijskiej mieściny do samego Rzymu byłaby niebywale czasochłonna i kosztowna. W źródłach zachowały się wzmianki o wykrytych podczas takich odwiedzin nieprawidłowościach, jak na przykład w Galii, której dotychczasowy namiestnik, Liniusz, korzystając z niedawnej zmiany kalendarza, oszukał miejscowych Galów, domagając się od nich trybutu za 2 dodatkowe miesiące w roku. August upomniał chciwego namiestnika, ale nie wydaje się, aby ukarał go surowiej. Dla wielu obywateli wizyta princepsa, najpotężniejszego człowieka na świecie, syna boskiego Juliusza, znanego jedynie z majestatycznych wizerunków takich jak August z Prima Porta, musiała budzić lęk. Podczas wizytacji jakiejś prowincji przed princepsem pojawił się pewien człowiek, który chciał wręczyć mu swoją petycję, ale robił to z taką trwogą, że August nie omieszkał obrócić sytuacji w żart. Podajesz mi to pismo z takim lękiem, jakbyś dawał słoniowi monetę, miał powiedzieć zatrwożonemu poddanemu. Jego relacje z prostymi obywatelami obrosły wieloma anegdotami. Jednym z jego najważniejszych uprawnień było prawo do wydawania sądów. W praktyce stał się najwyższym trybunałem apelacyjnym, a te funkcje przejęli także późniejsi cesarze. Pewnego razu przed Augustem stanął hiszpański weteran wojen domowych, służący jako skutarius, a po demobilizacji zapewne obdarzony rzymskim obywatelstwem. Stary żołnierz pragnął od Augusta pomocy w tyczącej się go sprawie sądowej. Princeps naturalnie przychylnie wyraził się do prośby i obiecał przydzielenie mu któregoś ze swoich adwokatów w zastępstwie. Weteran nie był jednak szczególnie zadowolony taką odpowiedzią. Publicznie obnażył część swojego ciała, prezentując liczne blizny wojenne, z wyrzutem zaznaczając, że pod akcją osobiście reprezentował Augusta. Nie wysłał mu nikogo w zastępstwie. Zmieszany tym princeps natychmiast obiecał weteranowi, że osobiście będzie go reprezentował w sądzie. Najpotężniejszy człowiek w tej części świata, a być może i na całym globie, niejednokrotnie grzęznął w drobnych procesach sądowych, których abstrakcyjność może się dla nas wydawać absurdalna. Pewnego razu od wyroku lokalnego sądu do Augusta odwołał się jakiś mieszkaniec małoazjatyckiego Knidos, skazany za zabójstwo dokonane przez swojego niewolnika. Sprawa wyglądała następująco. W Knidos walczyły ze sobą 2 lokalne rodziny. Jedna z nich najęła jakichś zbirów, którzy przez 3 dni ponawiali ataki na willę zamieszkaną przez swoich przeciwników. Podczas jednego z takich ataków doszło do nieszczęśliwego wypadku. Niewolnik oblężonej w swoim domu rodziny postanowił odegnać napastników, wylewając na ich głowy fekalia zgromadzone w ciężkim, ceramicznym nocniku. Pech chciał, że naczynie wyślizgnęło się z jego rąk, spadając na głowę jednego z przeciwników, który zginął na miejscu. Przypomina się Ben Hur. Lokalny sąd nie uwzględnił tłumaczeń niewolnika i uznał zabójstwo za umyślne, a winą naturalnie obciążył jego właściciela. Ten zaś jako rzymski obywatel odwołał się do samego princepsa. August wysłał swojego człowieka do Knidos, który dokonał przesłuchania wszystkich niewolników w domostwie, oczywiście stosując normalne w tamtych czasach tortury. Legat Augusta stwierdził, że wydany wyrok był nieuczciwy, a skazany mężczyzna powinien zostać uniewinniony, gdyż działał w obronie koniecznej. Karę nałożono natomiast na miasto, które nie zapewniło porządku. W końcu Rada Miasta powinna przez 3 dni zainterweniować i stłumić zamieszanie pod domem jednego z mieszkańców. W procesach, w których brał udział, uchodził za łaskawego sędziego.
Rozpatrując pewnego razu sprawę ewidentnego ojcobójstwa, tak kierował zeznaniami oskarżonego, aby oszczędzić mu najsurowszej wersji kary śmierci, jaka obowiązywała przy tego typu zbrodni. Czyli topienia w Tybrze wewnątrz skórzanego worka, do którego dla towarzystwa skazanemu dorzucano kilka zwierząt, wśród nich węże czy psy. Gdy jednak dowiedział się, że jacyś wyzwoleńcy jego wnuka, zarządzający jego posiadłościami po śmierci młodzieńca, sprzeniewierzyli część podlegającego im majątku, natychmiast kazał ich utopić. W tym momencie nie korzystał z uprawnień nadanych mu przez senat, ale z prawa życia i śmierci, jakie przysługiwało głowie rodziny nad podległymi jej członkami. August w teorii był kolejnym wysokim urzędnikiem republiki, dzierżącym w swoich dłoniach liczne i bardzo szerokie uprawnienia. Miraż wskrzeszonej republiki trwał więc w najlepsze, a Princeps metodą prób i błędów testował nowe rozwiązania, w razie potrzeby zastępując je innymi. Jego wyjątkowo długi, trwający ponad 4 dekady pryncypat pozwalał na liczne próby zmian ustrojowych. Wydaje się, że na początku swojego panowania nie posiadał jakiejś wykrystalizowanej wizji przyszłości i tego, do czego dążył. Był jednak bardzo zręcznym improwizatorem, szybko i skutecznie reagującym na nowe przeciwieństwa losu. Robił więc to, co każdy sprawny polityk. Coraz większe znaczenie osiągali za pryncypatu Augusta tzw. nowi homines, nowi ludzie, głównie ze stanu ekwitów, którzy coraz liczniej zajmowali wysokie stanowiska w nowych prowincjach i armii. Jednocześnie August zapragnął przywrócić wysoki status senatu, a najlepszą drogą w tym celu było ograniczenie jego liczebności. Senat rozrósł się pod rządami Cezara i triumvirów do ponad 1000 członków. Nowy władca w 2 etapach ograniczał jego liczebność, najpierw do 800, a potem 600 członków. Razem z zaufanymi doradcami tworzył listę senatorów niegodnych jego zdaniem przynależności do tej instytucji, a następnie kurtuazyjnie prosił ich o dobrowolną rezygnację. Gdy perswazja nie działała, sam ich usuwał. Usunięci senatorowie bywali niejednokrotnie dawnymi stronnikami Antoniusza lub zwyczajnymi przeciwnikami Augusta. Zabieg był więc także sposobem na ograniczenie wpływów opozycji. Wszyscy ci ludzie zachowali jednak honorowe uprawnienia i nie działa się im żadna inna krzywda. Wraz z redukcją członków Senatu przyszły nowe wymagania co do minimalnego posiadanego przez nich majątku. Senator musiał posiadać majątek wyceniany na minimum 1000 sestersów, co miało gwarantować mu niezależność finansową, a przez to zmniejszać ryzyko podatności na korupcję. W przypadku bardzo cenionych członków kurii, którzy nie spełniali tego bądź co bądź wysokiego progu, August niejednokrotnie wykazywał się wspaniałomyślnością, darując im brakującą kwotę z własnego majątku. W ten sposób dodatkowo zwiększał ilość swoich popleczników, stając się patronem obdarowanych. Jednym z największych dokonań Augusta było stworzenie nowej, profesjonalnej biurokracji cesarskiej. Wzmocniono uprawnienia sądów zajmujących się sprawami wyłudzeń w prowincjach. Namiestnikom i urzędnikom przyznano stałe pensje, aby ograniczyć ich skłonność do korupcji i zdzierstw. Naturalnie nie udało się kompletnie wykorzenić rabunkowej działalności rzymskiej biurokracji, ale zmiany szły powoli w dobrym kierunku. Republika nigdy nie doczekała się profesjonalnych, zawodowych urzędników. Zamiast tego namiestnicy prowincji i towarzyszący im urzędnicy zmieniali się często co rok, a swoje stanowiska obejmowali bez minimalnego, chociażby merytorycznego przygotowania. Za republiki popularne było powiedzenie, że nowy namiestnik powinien spędzić w prowincji co najmniej 3 lata. Pierwszy rok, aby spłacić długi zaczerpnięte dla zdobycia tej posady. Drugi rok, aby się dorobić i trzeci, aby zebrać środki na przekupienie sędziów i świadków w nieuniknionych procesach o zdzierstwa i malwersacje. Pryncypat nie był naturalnie gwałtownym zerwaniem z wszystkimi wynaturzeniami republiki, ale najbardziej kłujące w oczy z nich zostały w jakiś sposób ograniczone. W administracji pojawiać się zaczęli także doświadczeni specjaliści, fachowcy, którzy sprawowali te same funkcje przez wiele lat, dochodząc w nich do wielkiej biegłości i doświadczenia. Cesarski Rzym miał doczekać się najbardziej rozbudowanego korpusu urzędniczego w świecie starożytnym. Z inicjatywy Princepsa stworzono także państwową służbę pocztową, zainspirowaną rozwiązaniami, z jakimi spotkał się w ptolemejskim Egipcie.
Po raz pierwszy w historii Rzymu zalegalizowano także głosowanie zdalne. To jest takie, do którego dochodziło poza stolicą. Uprawnieni do głosowania wyborcy z miast Italii mogli oddawać swoje głosy w miejscu zamieszkania, a te były następnie w opieczętowanych przesyłkach wiezione do stolicy, gdzie doliczano je do pozostałych głosów. W otoczeniu princepsa zaczęło się także krystalizować konsilium, które z czasem stanie się Radą Cesarską. Początkowo August powoływał do tej instytucji głównie najstarszych senatorów, większość z nich w drodze losowania. Podczas dyskusji z członkami takiego konsilium mógł z wyprzedzeniem poznawać nastroje panujące w Senacie i dopracowywać projekty nowych ustaw. Z biegiem lat jednak instytucja ta zmieniła swój charakter. August zapraszał do jej grona coraz więcej członków rodziny i przyjaciół, a senatorów zamiast losować, także wybierał z góry. Podobnie postępowali jego następcy, otaczający się głównie zaufanymi stronnikami. Początkowo rozgraniczenie uprawnień senatu i princepsa stanowiło pewien problem dla obu stron, ale z czasem pryncypat zagarniał coraz więcej uprawnień leżących wcześniej w rękach senatu, spychając jego członków na boczny tor. Najważniejsze decyzje zapadać zaczęły za zamkniętymi drzwiami podczas poufnych dyskusji Augusta i garstki jego stronników. Od senatu oczekiwano coraz częściej jedynie zatwierdzania tych decyzji. Władza i decyzyjność traciła swoją przejrzystość i publiczny charakter. Stopniowo ukrywała się za drzwiami cesarskich komnat. Pryncypat stał się, zdaniem Ronalda Syma, zwyczajnym syndykatem, rządami konkretnej partii reprezentowanej przez jednego człowieka. August zdołał w pewnym momencie skupić w swoich rękach najważniejsze filary władzy w dawnej republice – konsulat, trybunat i przede wszystkim kontrolę nad armią. Do tego dochodził jego wielki autorytet osobisty. Był faktycznym cesarzem, nawet jeżeli nigdy nie wykorzystywał tego tytułu oficjalnie. Liczne sprawowane przez Augusta urzędy miały swoje odpowiedniki w historii Republiki, ale jeszcze nikt nigdy nie łączył ich tylu jednocześnie i to przez tak długi okres czasu jak on. Z czasem nowy reżim ograniczył możliwość swobodnego przemieszczania się senatorów, którzy musieli meldować nawet chęć opuszczenia Italii, a nie tylko podróży do strategicznie ważnego Egiptu. U schyłku życia Augusta zalegalizowano także dochodzenia w sprawie zbrodni obrazy majestatu, ale za jego życia bardzo rzadko i dość łagodnie korzystano z tego narzędzia temperowania krytyków. Tyberiusz miał kiedyś z oburzeniem zawiadomić Augusta, że jego imię jest bardzo często obiektem niewybrednych ataków pospólstwa. August miał mu spokojnie odpowiedzieć, że nie przejmuje się atakami ludzi, dopóki nie zagrażają oni jego życiu. Procesy o majestas staną się chlebem powszednim już pod rządami następcy Augusta. Często będą się także kończyć śmiercią oskarżonych. Princeps sprawował pośrednią kontrolę nad nominacjami wyższych urzędników. Mógł poprzez swoich ludzi z wyprzedzeniem storpedować nieprzychylnego mu kandydata na urząd konsula, pretora czy edyla. Jeden z rzymskich edylów, Egnatius Rufus, na tyle mocno dał się we znaki Augustowi, że stracił głowę, dosłownie. Z czasem uświadomiono sobie, że niełaska princepsa oznacza praktycznie definitywny koniec kariery, a czasem także życia. W dobrym tonie było odebranie go sobie osobiście, tak jak miało to miejsce w przypadku namiestnika Egiptu, Gallusa, oskarżonego przed Augustem o nadużywanie władzy w tej najważniejszej prowincji. Gallus miał stawiać nad Nilem pomniki i inskrypcje chwalące swoje własne dokonania. Lepiej by zrobił, inwestując w pochwały swojego zwierzchnika. August niechętnie dzielił się także zaszczytami z tytułu sukcesów militarnych. Jednym z elementów kultury nieodłącznie kojarzonym z Rzymem zawsze były słynne triumfy, podczas których zwycięski wódz jechał kwadrygą w kierunku świątyni Jowisza, najlepszego, największego, odbierając hołdy ludności miasta. Triumf był jednym z kilku tego typu wyróżnień oferowanych zwycięzcom wojen. Innym, mniej efektownym była owacja, podczas której generał miał prawo przejechać przez miasto konno, odbierając owację od publiki. Największym jednak wyróżnieniem były spolia opima, które można tłumaczyć jako świetne łupy.
Rzymski generał, który zdołał osobiście, własną ręką, zabić wrogiego wodza, miał prawo złożyć w świątyni Jowisza rynsztunek pokonanego. W historii Rzymu jedynie trzech wodzów dostąpiło tego zaszczytu. Pierwszym był legendarny Romulus, który zabił króla Sabinów. Potem tego samego miał dokonać w 428 roku przed naszą erą Aulus Cessus, który w pojedynku powalił króla Etrusków. Ostatni z wodzów, Marcellus, własnoręcznie zabił wodza Galów, Viridiomarusa, w 222 roku przed naszą erą. Spolia opima były tak zaszczytnym i pożądanym wyróżnieniem, że pasierb Augusta, Druzus, dowodzący armią w Germanii, miał podczas każdej bitwy usilnie polować na germańskich wodzów, licząc, że uda mu się ich zabić, zdobywając to niecodzienne wyróżnienie. Podczas panowania Augusta podobny wyczyn znalazł się jednak w CV Marka Licyniusza Crassusa, wnuka tego bardziej znanego Crassusa, pokonanego przez Partów pod Carrhae. Młody Crassus miał osobiście pokonać w trakcie bitwy jakiegoś wodza Traków, z którymi walczył na Bałkanach. August jednak zablokował mu możliwość złożenia rynsztunku pokonanego w świątyni Jowisza. Powołał się przy tym na jakąś archaiczną inskrypcję, którą odkrył podczas wizytacji jednej z dawnych świątyń, wedle której spolia opima przysługiwały tylko wodzowi sprawującemu akurat konsulat. Wydaje się jednak, że August po prostu nie chciał zbytnio promować potencjalnego konkurenta. Młody Crassus otrzymał jednak prawo do noszenia ornamenta triumfalia, oznak triumfatora, nowego zaszczytnego wyróżnienia przyznawanego szczególnie zasłużonym wodzom. Dawne triumfy niemal kompletnie znikały z rzymskiej codzienności. W cesarstwie będą one przysługiwały wyłącznie princepsowi i ewentualnie członkom jego najbliższej rodziny. Pryncypat Augusta oznaczał także powolne, ale nieubłagane ograniczenie charakterystycznej dla Rzymian wolności słowa. Dotyczyło to również pracy historyków. Dwa stulecia później historyk Cassius Dion miał gorzko stwierdzić, że za czasów Republiki historia była własnością publiczną i każdy miał prawo do jej pisania i publikacji. Za cesarstwa historia staje się własnością panującej dynastii lub frakcji, partii uosabianej przez princepsa. W efekcie zanikać zaczął obiektywizm, a relacje przypominać zaczęły albo panegiryki dla aktualnych władców i ich przodków, albo bezlitosne kalumnie dla znienawidzonych poprzedników, których pamięć można, a wręcz należało deptać zgodnie z nową linią polityczną. Niektórzy historycy, jak tworzący za życia Augusta Liviusz, autor monumentalnego Ab Urbe Condita, profilaktycznie woleli kończyć swoje dzieła tuż przed historią najnowszą, a całość okraszali głośnym moralizatorstwem zgodnym z linią nowego reżimu. Bywali jednak historycy niepokorni. Titus Labienus, wnuk weterana wojny galijskiej i domowej, był zapalonym historykiem tworzącym nie w myśl reżimu Augusta. Znany był z publicznych odczytów, w trakcie których omijał całe fragmenty swoich dzieł, mówiąc jedynie, że powinny zostać odczytane dopiero po jego śmierci. Znany z cierpliwości August w pewnym momencie jednak uznał, że Labienus przekroczył cienką czerwoną linię. Książki historyka publicznie spalono, a on sam popełnił samobójstwo. Inny historyk, Cassius Severus, będący gorącym fanem twórczości Labienusa, miał otwarcie wołać, aby jego również spalono, bo zna te dzieła na pamięć. Oszczędzono mu płomieni, ale w pewnym momencie został zesłany na Kretę, a później na jakąś małą, zapomnianą, skalistą wysepkę na Morzu Egejskim. Zmarł po 12 latach wygnania na obczyźnie. Efektem ubocznym zaniku swobody wypowiedzi i znaczenia wolnych wyborów był także spadek realnego wpływu oratorów oraz coraz silniejszy eskapizm twórców. W przestrzeni publicznej było coraz więcej tematów, których poruszanie groziło problemami. Uciekano więc w tematy zastępcze, niezwiązane z polityką czy historią najnowszą. W kształtowaniu pozytywnego wizerunku reżimu pomagali artyści, literaci i poeci gromadzeni pod skrzydłami Gajusza Mecenasa. Wergiliusz, Horacy, Owidiusz czy inni byli osobiście przyjaciółmi Augusta, który sam był koneserem dobrej literatury.
w celach propagandowych korzystał tylko z pomocy najlepszych twórców, wzbraniając się przed miernymi panegirystami czy zwykłymi pieczeniarzami. Pewna anegdota dobrze opisuje jego stosunek do pozbawionych talentu gloryfikatorów. Pod drzwiami Augusta pojawił się kiedyś jakiś ubogi i niezbyt utalentowany Grek, pragnący wręczyć princepsowi jakąś odę pochwalną ku jego czci. August zdecydowanie ignorował natręta, ale gdy ten nie ustępował, zareagował w zaskakujący sposób. Pewnego razu wyszedł do pieczeniarza, ale zamiast wziąć jego utwór, wręczył mu swój własny krótki wierszyk, pytając, co też Grek o nim sądzi i ile jest gotowy za niego zapłacić. Sprytny Grek naturalnie gorąco pochwalił twórczość Augusta i wysupłał z mieszka jakieś drobniaki, broniąc się, że dałby więcej, ale po prostu nie ma. Rozbawiony Grekiem August miał mu wręczyć jakąś małą fortunę, liczoną w tysiącach sesterców, i pożegnać, nie zawracając sobie głowy jego twórczością. Augusta wspierali najwięksi literaci jego czasów, ale nie można ich traktować jako propagandzistów, jakichś paskowych w wiadomościach TVP czy redaktorów Gazety Wyborczej mających problemy z poprawnym cytowaniem źródła. Wergiliusz czy Horacy nie byli ludźmi bezmyślnie wykonującymi polecenia redaktora naczelnego w zamian za regularne przelewy. Wzmianki o cesarzu, jego rodzinie i polityce reżimu były w ich twórczości dyskretne i sporadyczne. Może po prostu byli inteligentni. Princeps stopniowo zagarniał dla siebie i swojej rodziny coraz więcej państwa, ograniczając możliwość swobodnej konkurencji dawnym elitom. August był najbogatszym człowiekiem w państwie, być może nawet na świecie. Kompletnie zmonopolizował więc publiczne inwestycje i budownictwo, wznosząc nowe drogi, łaźnie, fora i świątynie. Przebudował centrum Rzymu, kończąc Forum Cezara, a następnie budując piękne i efektowne Forum Augusta. Swetoniusz chwalił cesarza za poszanowanie własności prywatnej. August pomimo starań nie był bowiem w stanie skłonić właścicieli wszystkich kamienic w okolicy do sprzedaży działek pod nowe forum. Nie zastosował wobec nich wywłaszczeń, a nowe forum miało nieco nieregularny kształt. Inwestycje Augusta czy Marka Agrypy były przede wszystkim praktyczne i trwałe, czego najlepszym dowodem jest Aqua Virgo, akwedukt, który do dzisiaj zasila słynną i znacznie późniejszą XVIII-wieczną fontannę di Trevi. Podczas jego panowania Asinius Pollio zbudował pierwszą publiczną bibliotekę pod Tybrem, wzorując ją na słynnej Bibliotece Aleksandryjskiej. Pod koniec życia miał mawiać, że zastał Rzym ceglany, a zostawił marmurowy. W przypadku ścisłego centrum miasta stwierdzenie to stało na bardzo mocnych fundamentach. Z inicjatywy Augusta podzielono miasto na 14 dzielnic, usprawniając tym samym zarządzanie wielką stolicą. Na ulicach Rzymu pojawiła się pierwsza profesjonalna straż pożarna, Cohortes Vigilum, składająca się z 3,5 tysiąca wyzwoleńców. Ta milicja pełniła także funkcję straży nocnej, pilnując porządku w mieście. Poza tym jako prywatną gwardię cesarza utworzono kohorty pretoriańskie, a dla zneutralizowania ich wielkiego wpływu zdecydowano się także na powołanie kohort miejskich, będących czymś na kształt starożytnej policji. August dostrzegał ryzyko, jakie nieśli ze sobą pretorianie, więc zdecydował, aby ich jednostkami kierowało zawsze dwóch niezależnych dowódców wywodzących się tylko ze stanu ekwitów. Kohorty stacjonowały poza murami miasta, mogły być jednak wykorzystywane do pacyfikowania zamieszek na jego ulicach. August nigdy nie zapomniał, komu naprawdę zawdzięczał swoją władzę. Tak on, jak i jego następcy, będą więc regularnie wręczać wielkie dary wojsku i pretorianom, a ci, którzy wykażą się skąpstwem, bardzo szybko tego pożałują. Filantropia była jednym z fundamentów popularności Augusta. Sam miał kiedyś z pewną drwiną stwierdzić, że hojność zapewni mu wieczną chwałę. Mógł sobie pozwalać na wielkoduszność, gdyż nikt w basenie Morza Śródziemnego nie dysponował środkami choćby zbliżonymi do tych, jakie miał w swojej pieczy Princeps. Z biegiem lat powszechną praktyką stały się zapisy spadkowe dla Augusta, czynione przez najmajętniejszych obywateli, którzy jakąś część swojego bogactwa kurtuazyjnie przekazywali władcy. Niektórzy, jak na przykład bezdzietny mecenas, zapisali mu wszystko. August nie zawsze przyjmował takie darowizny i niejednokrotnie oddawał swoją część spadku dzieciom czy innym krewnym zmarłego.
Nie da się jednak ukryć, że wzbogacił się dzięki nim nieprawdopodobnie, zapoczątkowując tradycję dobrowolnych, w cudzysłowie, zapisów na rzecz princepsa, jaka będzie powszechna w cesarstwie. Zapisy te, zgodnie ze źródłami, sięgały miliardów sesterców, ale August na bieżąco większość z nich inwestował w budynki użyteczności publicznej, darowizny dla wojska i ludu, bądź zapobieganie różnym kryzysom. Jego prywatny skarbiec, tak zwane patrimonium, zapewniał mu jednak kompletną dominację na rzymskiej scenie politycznej. Dzięki hojności zapewnił sobie także monopol na wierność wojska i prostej populacji. W dowód uznania dla jego wybitności Senat przegłosował w pewnym momencie nazwanie 6 miesiąca w roku, tak zwanego Sextilisa, Augustem. W starym kalendarzu rzymskim rok zaczynał się w marcu, stąd sierpień był pierwotnie 6, a dopiero po reformach Juliusza Cezara 8 miesiącem w roku. Do dzisiaj w niektórych językach sierpień nosi imię Augusta. Hojność pierwszego obywatela skłaniała czasem pospólstwo do wysuwania roszczeniowych pretensji. August starał się przeciwdziałać zbyt wysokim cenom żywności i prędko odpowiadać na lamenty poddanych. Gdy jednak zaczęli domagać się obniżenia cen wina, miał odpowiedzieć, że Agrypa niedawno oddał miastu nowy akwedukt i z pewnością spragnienia nie umrą. Ludzie z czasem zaczęli darzyć go takim respektem, że utrwalił się zwyczaj wrzucania do lokalnego jeziora Curtiusza, małego zbiornika wodnego na Forum Romanum, drobnych monet za jego zdrowie. Nieprawdopodobnymi zaszczytami obsypano lekarza Antoniusza Muzę, który w 23 roku przed naszą erą dzięki nowatorskiej hydroterapii za pomocą lodowatej wody zdołał uratować niedomagającego od dłuższego czasu Augusta. Princeps zachowywał duży konserwatyzm wobec zmian społecznych, który objawiał się choćby niechęcią do masowego wyzwalania niewolników i dużych przetasowań społecznych. Wprowadził nawet specjalne prawa utrudniające właścicielom zbyt hojne wyzwolenia. Zalecał także oszczędne szafowanie obywatelstwem rzymskim, tak aby nie straciło na swojej wartości. Podczas swoich rządów dzięki uprawnieniom cenzorskim trzykrotnie sporządzał cenzus populacji imperium, zaniedbywany od kilku dekad z powodu częstych konfliktów wewnętrznych. Pierwszy cenzus zrealizowany niedługo po zwycięstwie pod Akcjum wykazał nieco ponad 4 miliony obywateli, za których uważano jedynie mężczyzn obdarzonych tym przywilejem. W trzecim cenzusie, już u schyłku życia, obywateli było niemal 5 milionów. Cała populacja imperium, do której trzeba byłoby dodać wszystkie kobiety, wyzwoleńców, niewolników czy cudzoziemców, mogła wynosić przynajmniej 10 razy więcej. Pomimo zachowawczego podejścia do wyzwalania niewolników, August stanowczo sprzeciwiał się okrucieństwu, z jakim niejednokrotnie byli traktowani. Gdy niewolnicy Hostiusza Kwadry, znanego zboczeńca seksualnego, zabili swojego pana, August wyjątkowo ułaskawił ich przed śmiercią, prywatnie dodając, że w sumie to może nawet zasłużyli na nagrodę. Bardziej znana jest jednak historia niesławnego Wediusza Pollio. Majętny Wediusz był bliskim przyjacielem Augusta, którego niejednokrotnie gościł w swoich luksusowych progach. Podczas jednego z przyjęć pewien młody niewolnik miał nieostrożnie upuścić wyjątkowo cenną szklaną zastawę stołową, która natychmiast roztrzaskała się w drobny mak. Wściekły Wediusz kazał wrzucić nieszczęśnika do stawu rybnego, w którym trzymał drapieżne mureny. Niewolnik zaś miał paść do stóp Augusta, prosząc go o wstawiennictwo. Ale Wediusz ostro sprzeciwił się princepsowi, który pomimo szerokich uprawnień nie miał oficjalnej władzy życia i śmierci nad członkami rodziny i domostwa Wediusza. Wstawiennictwo Augusta zostało zignorowane przez właściciela, a niewolnik niechybnie musiałby nawiązać bliższą znajomość z murenami, gdyby nie dość nieoczekiwana interwencja princepsa. Miał on w akcie protestu zacząć własnoręcznie rozbijać kolejne elementy cennej zastawy Wediusza. Jeden po drugim. Gdy okrutny pan zobaczył, co też wyczynia August, prędko zmiarkował, że może lepiej nieco spuścić z tonu. Odpuścił swojemu niezdarnemu niewolnikowi. Wiele lat później, na łożu śmierci, Wediusz zapisał w testamencie słynną willę Augustowi, ten jednak natychmiast nakazał ją zrównać z ziemią, aby zniszczyć wszystkie pamiątki po okrutniku.
Gdy z kolei znany z ekstrawagancji i okrucieństwa młody Gnejusz Domicjusz Ahenobarbus, ojciec późniejszego cesarza Nerona, miał urządzić wyjątkowo krwawe igrzyska gladiatorów, podczas których każda walka była toczona na śmierć i życie, August najpierw go upomniał, a gdy to nie poskutkowało, następnym razem zakazał mu urządzania w przyszłości jakichkolwiek igrzysk z udziałem gladiatorów. Chyba najbardziej kontrowersyjną dziedziną ustawodawstwa Augusta były jednak jego reformy obyczajowe, mające na celu przywrócenie dawnych stosunków społecznych i ogólnej wstrzemięźliwości panującej niegdyś w Republice. August kilkukrotnie ponawiał swoje prawa, za każdym razem spotykając się z olbrzymią krytyką populacji, a szczególnie warstw wyższych, których miały one dotknąć. Nowe prawa uderzały w bezżennych, bezdzietnych i cudzołożników obojga płci. Promowały zaś rodziny wielodzietne, czyli posiadające ponad trójkę potomstwa. Princeps wprowadził surową penalizację cudzołóstwa, które zaczęto traktować jako zbrodnie. Utrzymywanie jakichkolwiek relacji z zamężnymi kobietami, zwłaszcza z wyższej lub równej klasy społecznej, mogło skończyć się dla delikwenta wyrokiem śmierci. Jeden z wyzwoleńców Augusta, który miał posiadać zamężne kochanki, został przez niego zmuszony do popełnienia samobójstwa. Wyzwoleniec był częścią rozległej familii Augusta, a ten zgodnie z pradawnym rzymskim zwyczajem sprawował pełną kontrolę nad życiem i majątkiem swoich dzieci, wyzwoleńców i niewolników. Mężczyźni ciągle mogli utrzymywać pozamałżeńskie relacje, ale najbezpieczniej, jeśli dotyczyły one kobiet wolnych, z niższych klas społecznych, kurtyzan albo niewolnic. Ostracyzmowi podlegały kobiety między 25 a 50 oraz mężczyźni między 25 a 60 rokiem życia, jeżeli zbyt długo pozostawali bez męża lub żony. Mężczyznom oficjalnie blokowano kolejne szczeble kariery, wszystkim zaś uniemożliwiono dziedziczenie spadków po osobach niespokrewnionych. August jednocześnie promował rodziny wielodzietne, przyznając im ulgi podatkowe, a ojcom rodzin ułatwiając awans społeczny. Znany był z hojności wobec takich rodzin. Podczas swoich częstych podróży miał w zwyczaju wręczać ojcom plebejskich rodzin po 1000 sesterców na każde dziecko. Wystawił nawet pomnik anonimowej kobiecie z pospólstwa, która urodziła 5 raczki. Podczas igrzysk cyrkowych, którym przewodniczył, duża część widzów nagle zaczęła głośno skandować protesty wobec nowych ustaw obyczajowych. August stawił czoła pretensjom poddanych w następujący sposób. Przywołał do siebie Germanika, wówczas ojca 6 dzieci, razem z całym potomstwem, a następnie na oczach wszystkich przygarnął do siebie jego dzieci, niczym swoje własne, głośno sugerując poddanym wzięcie przykładu z młodego mężczyzny. Germanik w sumie doczekał się 9 dzieci. Pronatalizm Augusta był podyktowany tak jego prywatnym światopoglądem, jak realnymi potrzebami państwa. Dekady wojen domowych przetrzebiły zupełnie wyższe warstwy, od których oczekiwano dostarczania przede wszystkim urzędników i oficerów, ludzi kierujących nawą państwową i armią. Pospólstwo zaś było potrzebne do pracy i zasilania legionów. Celem mocno drakońskich przepisów była głównie chęć zwiększenia reprodukcji, ale ich architekt poszedł jeszcze dalej. Mocno uderzono we wszystkie publiczne przejawy wyuzdania i niemoralności. August nie miał nic przeciwko rozwiązłości i nawet najbardziej obrazoburczym praktykom, dopóki dochodziło do nich w zaciszu prywatnych domostw. W końcu, jak zauważa Adrian Goldsworthy, jego ulubieni literaci dalecy byli od wymarzonego przezeń wzoru. Mecenas był co prawda żonaty, ale bezdzietny. Nie stronił także od męskich kochanków. Wergiliusz nigdy się nie ożenił. Plotkowano, że bardziej interesowali go chłopcy. Horacy z kolei uwielbiał kobiety, ale głównie te, które przyjaźń swojego łona oferowały za pieniądze. Poeta miał także urządzić sobie w swoim majątku ekskluzywną sypialnię, której ściany i sufit zdobiły w całości lustra. Przedmioty w ówczesnym świecie niezmiernie kosztowne. Korzystał z nich podczas urządzanych przez siebie orgii. August doskonale zdawał sobie sprawę z upodobań przyjaciół. W końcu sam cieszył się przychylnością licznych kochanek. Zazwyczaj zamężnych. W prywatnych listach do Horacego tytułował poetę małym lubieżnikiem albo perfekcyjnym penisem. Rewolucji obyczajowej nie pomagał fakt, że kluczową dla niej ustawę wprowadzono podczas kadencji 2 bezdzietnych konsulów.
Cóż, rewolucje obyczajowe, powroty do korzeni i odnowy moralności zazwyczaj przebiegają podobnie. Być może ktoś z Was pamięta perypetię pewnego bardzo konserwatywnego, chrześcijańskiego, węgierskiego europosła, który końcem 2020 roku w Brukseli porynnie uciekał przed policją z prywatnej imprezy seksualnej pełnej młodych mężczyzn i ciężkich narkotyków. Historia uczy nas, że w tej materii nic się nie zmienia bez względu na epokę. Niechciane i niesławne reformy obyczajowe Augusta były prędko łagodzone, a finalnie, tak jak wiele podobnych im przedsięwzięć na przestrzeni wieków, okazały się martwymi przepisami, krytykowanymi i wyśmiewanymi już przez starożytnych jako twory pełne hipokryzji i przesadnej surowości. Skończyło się tak, jak zazwyczaj w podobnych historiach – groteskowo. August odczuł drwinę związaną z tymi ustawami na własnej skórze jeszcze w Senacie. Niechętni takim zmianom senatorzy wykorzystali debatę nad obyczajami, aby kpiąco wypytywać Augusta, jak sam wychowuje kobiecą część swojej rodziny, tak aby spełniała wysokie wymogi moralności stawiane przez princepsa. Ten z powagą na twarzy musiał odpowiadać na zaczepki, wyjaśniając, jak pilnuje, aby jego wnuczki uczyły się przędzenia wełny, czyli tradycyjnego zajęcia rzymskich kobiet. Pomimo swojej surowości, August mocno dbał także o bardziej praktyczne wykształcenie swojej córki czy wnuczek, ale ściśle kontrolował czytaną przez nie literaturę. Poglądy obyczajowe Augusta licowały bardziej z odległą republiką, której legendarną wstrzemięźliwość chciał wskrzesić. Nie przystawały jednak do tego, co myślała olbrzymia część ówczesnego społeczeństwa. Ten kontrast najlepiej oddaje przykład z wyborem nowej Westalki. Kapłanki bogini Westy były jednymi z najbardziej szanowanych obywatelek w mieście. Cieszyły się pełną nietykalnością osobistą i wielkimi zaszczytami. Musiały jednak przez 3 dekady poświęcone służbie bogini zachować dziewictwo. Wywodziły się z rodzin patrycjuszy, pochodziły więc z elity. Gdy za czasów Augusta zwolniło się miejsce jednej z Westalek, prędko okazało się, że w całym Rzymie żadna z rodzin nie kwapi się do oddelegowania córki na puste miejsce w świątyni Westy. Princeps miał z oburzeniem oznajmić, że gdyby tylko w tym samym momencie jakakolwiek z jego wnuczek spełniała wymagania, to z radością i dumą wysłałby ją do świątyni. August starał się także zapobiegać mieszaniu stanów i płci podczas igrzysk, wyznaczając oddzielne miejsca kobietom i mężczyznom oraz ekwitom, senatorom czy plebejuszom. Surowo dyscyplinował nawet najpopularniejszych aktorów, jeżeli występując na scenie w jakiś sposób urągali porządkowi publicznemu. W takim wypadku czekała ich publicznie wymierzana chłosta lub nawet wygnanie. Aktorzy bądź tancerki w starożytnym Rzymie cieszyli się statusem nieznacznie wyższym aniżeli prostytutki. Porażki na polu obyczajowym zdecydowanie przysłaniały jednak inne, niepodlegające dyskusji osiągnięcia pryncypatu. Największym z nich było zapewne przywrócenie powszechnego spokoju i bezpieczeństwa, w takim stopniu, w jakim było to naturalnie możliwe w starożytności. Dekady wojen domowych zrodziły bezprawie i dominację band dawnych najemników, legionistów, renegatów i innych typów żyjących z przemocy i rabunku. Podróżowanie po Italii, nie mówiąc już o innych prowincjach, było niejednokrotnie obarczone olbrzymim ryzykiem. Nawet na Półwyspie Apenińskim powszechny stał się proceder porywania podróżnych, którzy następnie lądowali w jakichś prowincjonalnych obozach pracy i latyfundiach, gdzie dożywali swoich dni jako niewolnicy. Ich los pozostawał dla bliskich nierozwiązaną zagadką. August wydał wojnę podobnym praktykom, a młody Tyberiusz na czele wojska przez jakiś czas objeżdżał z kontrolami liczne latyfundia, wyciągając z nich pojmanych w ten sposób obywateli. August w pewnym sensie robił to samo, co 1800 lat później będzie realizował we Francji młody konsul z Korsyki. Napoleon za pomocą drakońskich metod, w których skład wchodziły sądy błyskawiczne i mobilne plutony egzekucyjne, w ciągu 3 miesięcy uporządkuje bajzel, jaki zostawiła po sobie na francuskiej prowincji Wielka Rewolucja Francuska. August działał równie bezlitośnie i na tyle skutecznie, na ile można było sobie wymarzyć to w tak odległej epoce. Princeps, podobnie jak wcześniej Cezar, wziął w swoje ręce także kontrolę nad wszelkimi stowarzyszeniami, reglamentując swobodę zgromadzeń. Z jednej strony ograniczał w ten sposób działalność opozycji, ale z drugiej przeciwdziałał powstawaniu band i gangów, które jeszcze kilka dekad wcześniej terroryzowały Rzym.
Italia wracała do dawnej świetności. Zręczną rękę sprawnego administratora, jakim był August, dało się odczuć szczególnie podczas klęsk głodu nawiedzających sporadycznie półwysep. Szybkimi i zdecydowanymi działaniami był w stanie zawsze zaradzić problemom aprowizacyjnym, przełamując tym samym charakterystyczną dla republiki senatorską inercję. W pewnym momencie ludność sama zaczęła się domagać od Augusta sprawowania kolejnych urzędów, widząc w nim panaceum na wszelkie problemy. Głosowano na niego w wyborach konsularnych, nawet jeżeli w nich nie startował. Publicznie domagano się od niego przyjęcia tytułu dyktatora, czemu przeciwstawił się z całą stanowczością, publicznie rozrywając nawet szaty w emocjonalnym geście sprzeciwu, chociaż nie wiadomo, na ile cała scena była spontanicznym zrywem ludu, a w jakim stopniu wyreżyserowanym spektaklem. Najczęściej zakłada się, że zryw był w pewnym sensie spontaniczny, o czym miały świadczyć choćby kierowane do senatorów zupełnie realne groźby spalenia kurii razem z nimi w środku, jeżeli nie przyznają Augustowi dyktatury. Ostatecznie Princeps uniknął tego niefortunnego tytułu. Ciągle dysponował władzą niemal absolutną, choć nieoficjalną. W sprawach mniejszej wagi niejednokrotnie pozwalał senatorom przegłosowywać rozwiązania niezgodne z jego myślami, dając im tym samym jakąś namiastkę dawnej wolności. Panowanie Augusta było w zdecydowanej większości pasmem sukcesów i pożytecznych osiągnięć. Mniej jednoznacznie wyglądało jego życie prywatne, chociaż i tutaj mógł raczej mówić o nieszczęściach, aniżeli jakichś poważniejszych konfliktach. Trzecie małżeństwo z Liwią było co prawda bezdzietne, ale bardzo zgodne i szczęśliwe. Wbrew popularnym mitom nie zawarto go jedynie z porywu serca albo serc. Liwia należała do potężnego rodu Klaudiuszów, a w posagu wniosła mężowi istotne koneksje. Od Orzenku w 38 roku przed naszą erą w otoczeniu ówczesnego triumvira pojawiać się zaczyna coraz większa liczba senatorów, dotychczas chętnie współpracujących z Klaudiuszami. Piękne popiersie Livii z czarnego bazanitu przechowuje francuski Louvre. Widzimy na nim kobietę o bardzo szlachetnych i według ówczesnych standardów pięknych rysach twarzy z charakterystyczną fryzurą skokiem na czole. Livia była dla kobiet swoich czasów taką samą trendseterką, jak August był dla mężczyzn. Fryzury na Livię miały dominować jeszcze przez kilka dekad, ona sama zaś doczekała się za życia publicznych odznaczeń i honorów niemalże dorównujących małżonkowi. Przyznano jej choćby nietykalność Trybuna Ludowego. Livia miała spory wpływ na męża. Odgrywała także obok Agrypy i Mecenasa olbrzymią rolę w sprawowaniu władzy pod jego nieobecność. August często zasięgał u niej rady, zawsze spisując wcześniej swoje pierwotne poglądy na piśmie, bowiem siła charakteru była tak wielka, że nawet on sam niejednokrotnie ulegał jej perswazji. Późniejsza tradycja, nieprzychylna matce Tyberiusza, starała się uczynić ją odpowiedzialną za wszystkie tragedie i nieszczęśliwe zgony w rodzinie julijsko-klaudyjskiej, do jakich doszło pod panowaniem Augusta. Według Tacyta miała po kolei eksterminować męskich członków dynastii, torując tym samym drogę do tronu swojemu pierworodnemu. Naturalnie nie ma na to żadnych dowodów, a wiele z tych zarzutów przeczy nawet zdrowemu rozsądkowi. August stopniowo starał się budować wokół swojej rodziny coś na kształt dynastii, choć ze względu na tradycyjną rzymską niechęć do monarchii robił to bardzo delikatnie. Ronald Syme podkreślał nieprawdopodobny, wręcz fantastyczny talent Augusta do zawierania małżeńskich paktów. Żaden, nawet najmniej znaczący krewniak, daleki kuzyn, przyjaciel czy inny powinowaty nie mógł zostać pominięty w jego kalkulacjach. Ludzie byli w tych małżeńskich machinacjach jedynie pionkami, sfatanymi, a następnie zmuszanymi do błyskawicznego rozwodu, co niejednokrotnie rodziło pewien opór. Tak było w przypadku choćby Tyberiusza, który musiał rozwieść się z Wipsanią, córką Agrypy, z którą tworzył bardzo udane małżeństwo, aby zawrzeć związek z Julią, córką samego Augusta. To małżeństwo, choć pozornie nobilitowało Tyberiusza, było kompletnie nieudanym pasmem zgryzot i wzajemnych pretensji. August nie przejmował się jednak takimi detalami, starannie tkając pajęczą sieć powiązań, sojuszy i wzajemnych zależności. Chociaż sam nie był zbyt płodny, z mistrzostwem wykorzystywał cudzych potomków do swoich planów dynastycznych.
Żaden zabytek nie odzwierciedla siły nowej dynastii tak bardzo jak ołtarz pokoju, Ara Pacis, który ciągle można oglądać w Rzymie, w małym, nowoczesnym muzeum na obrzeżach dawnego pola marsowego, niedaleko miejsca, gdzie stał w starożytności. Marmurowy ołtarz wzniesiono w 9 roku przed naszą erą, aby uczcić zakończenie długotrwałych wojen domowych i zagranicznych. Miał się stać symbolem rozpoczynającego się właśnie nowego wieku, pokoju rzymskiego, Pax Romana. Ściany obiektu zdobią marmurowe fryzy przedstawiające religijną procesję panującej dynastii i jej popleczników. Identyfikacja większości postaci, szczególnie dzieci, jest wątpliwa lub wręcz niemożliwa. Łatwo jednak znaleźć na ołtarzu Marka Agryppę, wieloletniego przyjaciela i zięcia Augusta, drugiego męża Julii. Agryppa podąża w orszaku z nakrytą głową. Jest to symbol uczestnictwa w rytuale religijnym. Fałdy jego togi ciągnie jakieś dziecko, być może któryś z jego synów z Julią. Agryppa nie dożył ukończenia ołtarza. Zmarł 3 lata wcześniej, w 12 roku przed naszą erą, w Kampanii. Energiczny, wiecznie zapracowany, wznosił świątynie, wygrywał morskie bitwy, pacyfikował zbuntowane prowincje, a gdy było trzeba, wizytował w skromnej łódce odrażające wnętrzności Cloaca Maxima, najważniejszego kanału ściekowego nadtybrzańskiej metropolii. Fizycznie był przeciwieństwem Augusta. Masywny niczym Buchaj, cieszył się końskim zdrowiem. Do czasu. Tuż po 50 powaliła go nagła, nieznana choroba. Agryppa zdecydował się na nowatorską terapię, kąpiele w rozgrzanym occie. Kuracja nie pomogła, a być może przyspieszyła zgon. Śmierć Agryppy była jednym z serii kilku nieszczęśliwych zgonów, które wstrząsnęły fundamentami władzy Augusta. W 23 roku przed naszą erą jakaś epidemia zabrała Marcellusa, 20-letniego siostrzeńca Augusta, w którym widział swojego następcę. Hydroterapia Antoniusza Muzy, która kilka miesięcy wcześniej uratowała życie princepsa, tym razem nie pomogła. 11 lat po Marcellusie umierał Agryppa, zięć i potencjalny następca. W międzyczasie z łask Augusta wypadł mecenas, który miał zdradzić zaufanie władcy, ostrzegając przed aresztowaniem z powodu rzekomego spisku swojego szwagra. August mógł jednak ciągle opierać się na dwóch szybko dorastających pasierbach, synach Livii, Tyberiuszu i Druzusie. Do tego dochodzili trzej synowie Agryppy i Julii, Gajusz, Lucjusz i Agryppa Postumus. Ten ostatni był pogrobowcem, przyszedł bowiem na świat już po śmierci ojca. Los był jednak okrutny. Druzus zginął nieszczęśliwie w Germanii, gdzie podczas kampanii spadł z konia, a w otwarte złamanie wdała się prawdopodobnie gangrena. Zmarł po 30 dniach od wypadku. Jego urnę odprowadzał do Rzymu na czele konduktu pogrzebowego pieszo sam Tyberiusz, a z nim ludność mijanych miast. Tyberiusz, wówczas bardzo obiecujący wódz i administrator, w pewnym momencie zrozumiał, że jest przez Augusta wykorzystywany, nie mogąc jednocześnie liczyć na objęcie władzy po nim. Te bowiem przejąć miał małoletni Gajusz lub Lucjusz, wnukowie Augusta, których po śmierci Agryppy adoptował, czyniąc swoimi synami. Wściekły Tyberiusz porzucił Rzym i udał się na Rodos, gdzie oddawał się nauce filozofii w dobrowolnej izolacji. August zbliżał się do 60. Zdawał sobie sprawę ze swojej śmiertelności, a w tym momencie mógł swoje plany dynastyczne oprzeć wyłącznie na dwóch niesprawdzonych młodzieńcach, z których żaden nie miał nawet 20 lat. Prędko zaczął więc wdrażać ich w arkana władzy. August uwielbiał chłopców i faktycznie traktował ich jak własnych synów. Gdy byli młodsi, często się z nimi bawił, uczył ich czytania, pisania, stenografii i początków innych głównych nauk, zanim zajęli się nimi doświadczeni nauczyciele. Wielkie plany, jakie wiązał z chłopcami, okazały się jednak płonne. 19-letni Lucjusz Cezar w 2 roku naszej ery zmarł w tajemniczych okolicznościach w Massilii. Przyczyną miała być jakaś choroba. Starszy Gajusz zaś udał się na wschód, gdzie zdołał zawrzeć pokój z Partami. Podczas jakichś lokalnych walk w Armenii wdał się osobiście w pertraktację z przeciwnikami, którzy w akcie desperacji przeprowadzili skrytobójczy atak na 23-latka, raniąc go nożem.
Obrażenia nie chciały się goić, a młody Gajusz, załamany tym traumatycznym doświadczeniem i ciężarem przygniatających go obowiązków, wysłał do ojca, czyli Augusta, list prosząc go o zwolnienie z obowiązków i pozwolenie na zostanie prywatnym obywatelem, żyjącym w ciszy i spokoju gdzieś w Syrii. August był zażenowany postawą przybranego syna, ale musiał ze wstydem odczytać list przed senatem. Zanim jednak podjął jakąkolwiek decyzję wobec Gajusza, dotarła doń wiadomość, że młodzieniec zmarł, być może w efekcie odniesionej rany albo jakiejś choroby. Załamany tymi tragediami August adoptował małoletniego Agrypę Postumusa i przywołał z Rodos Tyberiusza. Syn Livii został również oficjalnie adoptowany, stając się Tyberiuszem Cezarem. W ciągu najbliższych lat uzyskał faktyczny status współrządcy imperium i jedynego realnego następcy. Agrypa Postumus, ostatni z trzech synów Marka Agrypy, został bowiem zesłany na maleńką, skalistą wysepkę Planazję, niedaleko Elby. Oficjalną przyczyną niełaski miał być nieobliczalny charakter chłopca, który zdradzał objawy choroby psychicznej lub innych zaburzeń dyskwalifikujących go z wyścigu o władzę. Wokół zesłania Agrypy Postumusa w 6 roku naszej ery krążyło wiele plotek i teorii spiskowych sugerujących udział wszechwładnej Livii. Cassius Dion stwierdza, że August musiał cofnąć adopcję i wydalić chłopca z Italii, gdyż był nieokrzesany, brutalny i arogancki. Miał stanowić realne zagrożenie dla otoczenia. Tacyt również podkreśla trudny charakter Postumusa, ale zaznacza, że nie udowodniono mu żadnej zbrodni, a w zesłaniu zapewne maczała palce Livia. W 6 roku naszej ery ostatecznie rozstrzygnęła się kwestia sukcesji, która przypadła w udziale 48-letniemu Tyberiuszowi, który sam posiadał już dorosłego syna oraz bratanka Germanika. Tego ostatniego dodatkowo adoptował na wyraźne polecenie Augusta. Nawet w przypadku zgonu Augusta, który wydawał się nieunikniony, w tle było trzech dorosłych, spokrewnionych z nim mężczyzn, mogących przejąć władzę. To nie była sukcesja, jakiej pragnął. To była sukcesja na miarę ówczesnych możliwości. Zgony kolejnych następców nie były jedynymi problemami rodzinnymi, jakie trapiły princepsa. W 2 roku przed naszą erą, tamowane przez lata szambo wreszcie się rozlało. Na jaw wyszły detale rozwiązłego życia, jakie prowadzić miała Julia, córka, jaką August miał ze swojego drugiego małżeństwa ze Skrybonią. Julia tkwiła w nieudanym małżeństwie z Tyberiuszem, chociaż praktycznie byłoby mówić o nieoficjalnej separacji obojga. Pomimo tego miała utrzymywać liczne relacje, często natury erotycznej, z wieloma znaczącymi Rzymianami, w tym z Julusem Antoniuszem, synem triumvira Marka Antoniusza. August miał publicznie odczytać w Senacie bardzo długą listę występków swojej córki, łącznie z imionami mężczyzn zaangażowanych w bliższe relacje z nią. Skandal związany z Julią jest o tyle kontrowersyjny, że najprawdopodobniej towarzyszył mu jakiś spisek wymierzony w princepsa. Nie wiadomo, czy Julia uczestniczyła w nim świadomie, czy jedynie była zamieszana w zbyt bliskie relacje z niektórymi uczestnikami, szczególnie Julusem Antoniuszem, którego osądzono za zdradę stanu i stracono lub pozwolono popełnić samobójstwo. August, w przeciwieństwie do Juliusza Cezara, niechętnie darował życie osobom czyhającym na jego życie. Zazwyczaj skłaniał się ku egzekucji. W skandalu otaczającym Julię takich egzekucji było jednak bardzo niewiele, a większość zamieszanych mężczyzn została zdegradowana lub wygnana, co nasuwa przypuszczenia, że wątek obyczajowy był w ich przypadku dominujący. Samą Julię zesłano na maleńką wyspę Pandatarię, dzisiaj znaną jako Ventotene, liczącą mniej niż 2 km² powierzchni. Otoczona przez brutalnych, grubiańskich strażników, miała spędzić tam najbliższe kilka lat, pozbawiona jakichkolwiek wygód i uciech, w tym szczególnie wina, no i oczywiście mężczyzn. Na tym wygnaniu dobrowolnie towarzyszyła jej wiekowa matka, Skrybonia. Julia spędzi na Pandatarii kilka lat, po czym zostanie przeniesiona do Regium w Kalabrii, gdzie warunki jej uwięzienia zostaną nieco złagodzone. 10 lat po zesłaniu córki Julii, zwanej czasem Julią Starszą, podobny los spotka wnuczkę Augusta, Julię Młodszą. Zarzuty będą w tym wypadku podobne.
Kobieta zostanie oskarżona o utrzymywanie pozamałżeńskiej relacji z pewnym senatorem, który także zostanie wygnany. Julia młodsza zostanie osadzona na małej adriatyckiej wyspie Tremiti, gdzie spędzi kolejne 20 lat aż do swojej śmierci w 28 roku naszej ery. Tuż po przybyciu na wyspę urodzi dziecko. Mściwy pradziadek, niepewny ojcostwa, rozkaże porzucić bezimiennego chłopca na pastwę losu. Prawnuk Augusta umrze na Tremiti wkrótce po narodzinach. Podobnie jak w poprzednim skandalu, tak i tutaj oskarżenie od początku budziło spore kontrowersje, bowiem w tle zesłania Julii Młodszej odbywał się proces jej męża, Lucjusza Emiliusza Paulusa, oskarżonego i straconego po procesie o zdradę stanu. Już starożytni spekulowali, że Julia Młodsza miała jakiś udział w spisku, ale August nie chciał pozbawiać jej życia i zamiast tego zesłał ją na wyspę pod pozorem nieobyczajnego zachowania. W końcowej fazie życia Augusta, na trzech wyspach okalających Italię, wegetować musieli jego wnuk, córka i wnuczka. Stary princeps nazywał ich swoimi trzema wrzodami. Na publiczne prośby o uwolnienie skazanych, wznoszone przez pospólstwo, reagował nerwowo, krzycząc, że życzy suplikantom takich samych żon i córek. Gdy po skazaniu córki na wygnanie jedna z jej niewolnic w akcie rozpaczy sama powiesiła się na swoim pasku, August miał stwierdzić z uznaniem, że wolałby mieć taką niewolnicę za dziecko. Był dla rodziny bezlitosny. Pomimo, że jej członkowie mogli liczyć na olbrzymią władzę, bogactwa i wpływy, żyli pod nieustanną presją. Dobrze uzmysławia to przypadek Gajusza Cezara, który nie wytrzymał psychicznie ciążących na nim obowiązków i chciał najzwyczajniej w świecie od nich uciec. Córka i wnuczka z kolei stały się ofiarami swojego lekkomyślnego stylu życia lub naiwności. Być może nie zorientowały się w porę w zagrożeniu, jakie stwarzało dla nich towarzystwo, w jakim się opracały. Pewnym wytłumaczeniem surowości Augusta jest także chwiejność panowania jego dynastii. Nie był oficjalnie żadnym cesarzem. Był pierwszym obywatelem ledwo co odrestaurowanej republiki, a jego panowanie w dużej mierze opierało się na prywatnym autorytecie. Stawiał poprzeczkę dla członków swojej rodziny bardzo wysoko, przeczuwając, że jeżeli sami nie zyskają sobie podziwu rodaków swoimi osiągnięciami lub nienagannym życiem, prędko zagrozi im ktoś inny. Sam August, cieszący się olbrzymią popularnością przynajmniej kilka razy w ciągu swojego pryncypatu, musiał zmierzyć się z gorzej lub lepiej przygotowanymi spiskami. Czego mogli się więc spodziewać jego wnukowie, córka czy siostrzeniec, gdyby na ich barkach spoczęło brzemię panowania nad największym państwem ówczesnego świata? Po jakimś czasie August miał zdaniem Seneki przyznać, że źle rozwiązał sprawę Julii i powinien postępować z tym kryzysem delikatniej. Otwarcie żałował, że nie było już przy nim takich ludzi jak Agrypa czy Mecenas, którzy w przeszłości byli mu w stanie doradzać w innych kryzysach. Nawet pomimo tej refleksji, princeps stanowczo zabronił grzebania urn z prochami córki, wnuka i wnuczki w rodzinnym grobowcu, który budował na obrzeżach pola marsowego, niedaleko wspomnianego wcześniej ołtarza pokoju. Okrągły ceglany budynek pokryto płytami z marmuru, a jego szczyt pokryto z kolei ziemią, w której znalazło się miejsce dla roślin, zieleni i drzew. Do dzisiaj przetrwał jedynie szkielet budowli, dodatkowo przerabianej później, w średniowieczu. Mauzoleum Augusta było efektem pewnej fascynacji pochówkami wschodnich władców, szczególnie egipskich faraonów grzebanych w olbrzymich grobowcach. Tuż po powrocie z Egiptu August rozpoczął budowę rodzinnego mauzoleum, w którym miały być składane kości członków dynastii julijsko-klaudyjskiej. Podejrzewał, że spocznie w środku jako jeden z pierwszych, ale wcześniej wnętrze zapełniło się od urn Marcellusa, Marka Agrypy, Druzusa, Gajusza i Juliusza Cezarów oraz jego siostry Oktawii, która po zgonie drugiego męża, Marka Antoniusza, zdołała uzyskać u brata zgodę na pozostanie bez małżonka. Zmarła w Rzymie w 11 roku przed naszą erą, tuż przed Markiem Agrypą. Mauzoleum wypełniało się prochami kolejnych krewnych Augusta, ale on sam, na przekór wszystkiemu, nie wybierał się jeszcze na tamten świat. Przewrotny los, który obdarzył go tak wieloma sukcesami, w pewnym momencie zagroził mu jednak kompletną katastrofą i zniszczeniem większości dokonań.
W szóstym roku naszej ery dwie wielkie rzymskie armie nacierały jednocześnie w kierunku Bohemii, biorąc w kleszcze państwo dumnego króla Markomanów, Marboda. Operacja zakończyłaby się zapewne pełnym sukcesem, gdyby nie nagła komplikacja na tyłach. Gdy Tyberiusz prowadził swoje wojska do serca państwa Marboda, w Panonii wybuchła groźna rewolta, która wkrótce rozlała się na sąsiednią Ilirię i Dalmację, prędko unaoczniając problemy, które już zawsze będą trapiły cesarstwo. Siły zbrojne Rzymu w ostatnich latach panowania Augusta liczyły około 300 tysięcy żołnierzy. Była to prawdziwa potęga, ale dużym problemem w jej skutecznym wykorzystaniu była rozległość i kształt samego państwa. W roku śmierci Augusta granice cesarstwa liczyły około 6,5 tysiąca kilometrów, a samo państwo było rozłożone wokół Morza Śródziemnego, zwanego wówczas najczęściej Mare Nostrum, naszym morzem. Ten wielki akwen ułatwiał i przyspieszał transport wojsk, zaopatrzenia i towarów jedynie w miesiącach odpowiednich do żeglugi, czyli w okolicach lata. Zimą jednak morze to bardziej dzieliło niż łączyło. Rzymianie przez całą swoją historię będą zmagać się z problemami wywołanymi niemożnością szybkiego reagowania na wrogie inwazje, tak prędko, jakby tego pragnęli. Gdy zaś już reagowali na jakieś zagrożenie, pozostawiali lukę, którą prędko wykorzystywali wrogowie zewnętrzni lub buntownicy. W przypadku granic nad Renem lub Dunajem usunięcie legionów z jakiegoś odcinka niemal zawsze oznaczało najazd barbarzyńców w bliskiej przyszłości, gdyż byli oni odstraszani jedynie poprzez fizyczną obecność legionów. Wielka rewolta w Panonii jest mało popularnym aspektem historii Rzymu. Zdecydowanie przegrywa ze znacznie bardziej znaną bitwą w Lesie Teutoburskim, ale zdaniem Swetoniusza było to zagrożenie przez jakiś czas porównywane nawet do dawnych wojen punickich. Velleius Paterculus, służący wówczas w armii, a więc naoczny świadek wydarzeń, twierdził, zapewne ze sporą przesadą, że w zbuntowanych prowincjach do walki poderwało się 800 tysięcy mężczyzn. Zapewne postawił znak równości między całym potencjałem demograficznym a siłami rebeliantów. Tak czy inaczej, kampanię przeciwko Marbodowi trzeba było przerwać, a zaangażowane w nią siły na kolejne 3 lata utknęły na południe od Dunaju, bezlitośnie pacyfikując ziemię, podbite ledwie 2 dekady wcześniej. Rebelie w niespokojnych prowincjach zazwyczaj wybuchały raz na 2-3 dekady, co było związane z zastępowalnością pokoleń. Po prostu, gdy jedna rebelia została krwawo stłamszona, nikt z pokolenia jej uczestników lub świadków nie kwapił się do kolejnego zrywu. Ten musieli podjąć dopiero młodzi mężczyźni urodzeni już po powstaniu, którzy nie pamiętali klęski i rzymskich represji, a tym samym ufali w swoje siły. Powstanie w Panonii udało się stłumić w 9 roku naszej ery, a największy udział w tym sukcesie miał Tyberiusz, wówczas jeden z najbardziej doświadczonych rzymskich wodzów. Do pacyfikacji zbuntowanych prowincji zaangażowano blisko 100 tysięcy ludzi, 1/3 całych sił zbrojnych, co dobitnie świadczy o skali zagrożenia. Na samym początku rebelii August miał wpaść w rozpacz, czując, że tak wielki zryw zniweczy dziesiątki lat starań i oderwie od państwa kilka prowincji przyłączonych w toku wieloletnich walk okupionych olbrzymią daniną krwi. Od samego początku dała się mocno we znaki niechęć mieszkańców Italii do uczestniczenia w tej krwawej jatce toczonej z nieuchwytnym przeciwnikiem w biednym, górzystym i zalesionym kraju. Wojny panońskie były dla Rzymian tym, czym Wietnam dla Amerykanów albo Afganistan dla Sowietów. Wysoka śmiertelność, liczne trudy, niewielka chwała i jeszcze mniejsze zyski. Młodzi Rzymianie mieli za wszelką cenę unikać poboru, wobec czego August musiał powołać tzw. kohorty ochotnicze, złożone z niewolników wyzwolonych i obdarowanych obywatelstwem w zamian za służbę wojskową. Głośny był przypadek pewnego Ekwity, który pragnąc uchronić 2 synów przed służbą wojskową, obciął każdemu po 1 palcu u dłoni, wobec czego nie mogli już sprawnie dzierżyć mieczy. August kazał wystawić mężczyznę na licytację jako niewolnika, ale później oddał go swojemu wyzwoleńcowi, rozkazując osadzić byłego ekwitę na jakimś małym majątku ziemskim i zostawić go w spokoju. Po uśmierzeniu powstania w Panonii, zwycięski Tyberiusz miał zapytać jednego z pojmanych wodzów, Batona,
o motywacje, jakimi się kierował. Pokonany Baton miał powiedzieć, że jego ludzie nie mogli znieść zdzierstw i wyzysku rzymskich urzędników. Wysłannicy Augusta oddelegowani do opieki jego trzód mieli być zdaniem buntowników nie pasterzami ani nawet psami, lecz zwykłymi wilkami. Takim wilkiem był z pewnością Publiusz Quinctilius Varus, namiestnik Syrii, a potem Germanii. 5 dni po ogłoszeniu w Rzymie stłumienia 3-letniego powstania w Pannonii, Augusta i jego poddanych zmroziła straszna wiadomość z północy, tak przerażająca, że z początku wzięta za plotkę lub grubą przesadę. Jesienią 9 roku naszej ery namiestnik Germanii, Varus, dał się wciągnąć w zasadzkę w lesie teutoburskim, zastawioną na podróżujące z nim 3 legiony przez sojusznika Rzymian, arystokratę z plemienia Herusków, Arminiusza. Młody Germanin, wychowany w Rzymie, był człowiekiem, w którym pokładano spore nadzieje i ufność, stąd też łatwiej było mu oszukać Rzymian. Sam Varus zaś wykazał się wyjątkową bezmyślnością w zarządzaniu świeżo zdobytymi ziemiami. Wcześniej sprawował zarząd nad bogatą Syrią, ale po jego ustąpieniu z tej prowincji powiadano, że Syria przywitała go jak bogaczka nędzarza, a żegnała jak żebraczka milionera. Varus nie był wojskowym, a raczej administratorem, który starał się aplikować metody sprawdzone w zurbanizowanej, dawno podbitej Syrii do świeżo zdobytej, zalesionej Germanii, niemal zupełnie pozbawionej miast. Chciwość Varusa połączona z przetrzebieniem jego legionów, które musiały oddelegować część sił do walk w Pannonii, sprowokowała Germanów do zrywu, który okazał się zaskakująco skuteczny, nawet dla nich samych. Wojska Varusa zostały otoczone w gęsto zalesionym, bagnistym terenie i w toku 3-dniowych, morderczych walk wycięte niemal doszczętnie. Zginęło 15 000 ludzi, w tym sporo wojsk pomocniczych i cywilów podróżujących z legionistami. Varus i wyżsi oficerowie popełnili samobójstwo. August na wiadomość o klęsce miał wpaść w niepohamowany gniew, a według popularnej anegdoty jeszcze przez jakiś czas zawodził w samotności, domagając się od lekkomyślnego namiestnika pośmiertnego zwrotu utraconych legionów. Klęska w lesie teutoburskim oznaczała utratę niemal wszystkich ziem w Germanii na wschód od Renu, a w praktyce koniec ekspansji w tym kierunku. Tyberiusz i Germanik podejmą co prawda kilka wypraw za Ren w kolejnych latach, w trakcie których ponownie pokonają wiele germańskich plemion i odzyskają utracone orły legionowe, ale Germania zostanie w dużej mierze pozostawiona swojemu losowi. Ponowny podbój i kolonizacja rozległej prowincji była już poza zasięgiem Rzymu. Można by słowami Augusta porównać takie przedsięwzięcie do łowienia ryb wędką ze złotym haczykiem. Ryzyko przewyższało potencjalne zyski. Pierwsza dekada naszej ery upływała w nerwowej atmosferze, naznaczonej kolejnymi rewoltami, skandalami obyczajowymi i zgonami kolejnych potencjalnych następców. Pomimo tych niesprzyjających okoliczności udało się jakoś opanować sytuację, zaplanować sukcesję i zdusić rebelię. Nawet utrata większej części Germanii została powetowana w dość sprytny sposób. Niewielki skrawek ziemi na drugim brzegu Renu, ciągle znajdujący się pod panowaniem Rzymu, ciągle nazywano Germanią, tworząc w ten sposób iluzję dalszego posiadania tej prowincji. W świecie bez dokładnych, ogólnodostępnych map, taka prosta zagrywka mogła odgrywać pewną rolę propagandową. W drugim roku przed naszą erą, w dowód uznania, Senat przyznał princepsowi tytuł Ojca Ojczyzny, Pater Patriae. Tytuł przyznano praktycznie przez aklamację, a godność spotkała się z wielkim poparciem ludu, który nawet jeżeli czasem drwił ze staroświeckiego i surowego pierwszego obywatela, nie bardzo wyobrażał sobie pomyślność państwa bez niego. Gdy na skutek pożaru spłonęła rezydencja Augusta na Palatynie, pospólstwo zorganizowało wielką zbiórkę pieniędzy dla pokrycia kosztu rekonstrukcji. August, będący najbogatszym człowiekiem w państwie, odmówił przyjęcia pieniędzy, ale aby nie obrażać ludzi, wziął po jednej drobnej monecie z każdego worka przyniesionego przez poszczególne osiedla, ulice lub gildie. Jest bardzo prawdopodobne, że to właśnie wydarzenie stało się źródłem anegdoty powielonej później przez Swetoniusza, wedle której stary August na skutek proroczego snu co roku poświęcał jeden dzień, prosząc przechodniów o symboliczną jałmużnę.
Po 40 ustąpiły nagłe, gwałtowne ataki chorób, co jakiś czas paraliżujących princepsa, ale wiek nieubłaganie odciskał na nim swoje piętno. Tracił powoli wzrok, powłóczył lewą nogą, cierpiał na reumatyzm. Po zakończeniu wojen domowych zaprzestał jazdy konnej i szermierki, prowadził raczej spokojny, mało ruchliwy tryb życia. Po 70 mocno ograniczył swoje zaangażowanie w sprawy państwowe, przekazując kolejne uprawnienia młodszemu Tyberiuszowi. Jego ciągła, nieustanna praca powoli dobiegała końca. Poświęcał więcej czasu przyjemnościom, przede wszystkim grze w kości. Lubił oglądać igrzyska, szczególnie walki pięściarzy. Tak teraz, jak i przez całe wcześniejsze życie, panicznie lękał się błyskawic i grzmotów. Powiadano nawet, że nosił ze sobą specjalny talizman w postaci wysuszonej skórki foki, mający go chronić przed gwałtownymi burzami. Czując zbliżającą się śmierć, coraz częściej okazywał swoją hojność i łagodność. Pewnego razu dowiedziawszy się, że jakiś mało znany senator oślepł i załamany z tego powodu zamierzał popełnić samobójstwo, osobiście udał się do jego domu i skutecznie namówił nieszczęśnika do pozostania przy życiu. Bardzo łaskawie obszedł się też z pewnym wyzwoleńcem, który zachował się wobec niego, delikatnie mówiąc, niestosownie. Pewnego razu, gdy August spacerował w ogrodzie w towarzystwie wyzwoleńca, z pobliskich zarośli w kierunku mężczyzn wybiegł spłoszony dzik. Przerażony wyzwoleniec zasłonił się Augustem i wręcz pchnął go na zwierzę, które przebiegło tuż obok, nie czyniąc nikomu krzywdy. Zawsze nadgorliwi dworzanie domagali się sądzenia wyzwoleńca za zamach stanu i usiłowanie zabójstwa princepsa, ale August uciął dyskusję szybko. To tchórz, ale z pewnością nie zamachowiec. Swoją drogą trudno było tego mężczyznę podejrzewać o konszachty z dzikiem. Samego zwierzęcia zaś nie schwytano i nie zdołano przesłuchać na tę okoliczność. Zachował też trzeźwość umysłu i sarkastyczne poczucie humoru, tak częste wśród Rzymian. Pewnego razu rozmawiał w kurii z garbatym senatorem, który przedstawiał mu jakieś pismo. Senator, przystępując do czytania tego, co przygotował, zwrócił się do Augusta z prośbą, aby ten wyprostował go, jeśli się w czymś myli. August, patrząc na garb rozmówcy, szybko odparł, że może go co najwyżej poprawić, ale wyprostować nie da rady. Innym razem sam padł ofiarą równie ciętego języka. Augustowi przedstawiono jako ciekawostkę mężczyznę, który był do niego bliźniaczo podobny, ale pochodził z innej części Italii. Princeps, który urodził się w Rzymie, zapytał jego mościa, czy jego matka aby nie mieszkała w przeszłości w stolicy? Sobowtór prędko odrzekł, że jego matka nie, ale ojciec owszem, bywał i to często. Z wiekiem August coraz rzadziej podróżował, ale jeżeli już udawał się gdziekolwiek, to najczęściej czynił to nocą, aby nie kłopotać swoją obecnością obywateli i urzędników, pragnących go oficjalnie powitać, utrudniając tym samym normalne funkcjonowanie miast. Końcowe lata jego życia upłynęły we względnym spokoju, mógł więc do końca zredagować tekst Res Geste, mocno podkreślając przy tym, że przyniósł państwu wytchnienie od wojen domowych, ekspansję i pomyślność. Ze szczególną mocą podkreślał, że podczas jego pryncypatu aż trzykrotnie zamykano drzwi świątyni Janusa, co robiono tylko wtedy, gdy w całym państwie panował niezmącony spokój i nie prowadzono żadnych wojen. W ciągu całej wcześniejszej historii Rzymu drzwi te miały być zamknięte jedynie dwukrotnie. Początkiem lata 14 roku naszej ery August opuścił Rzym, udając się celem wypoczynku do Zatoki Neapolitańskiej. Na odchodnym miał skarcić zasypujących go petycjami suplikantów i senatorów, mówiąc, że on już z pewnością żywy nigdy do tego miasta nie wróci. Jakiś czas później w Zatoce Neapolitańskiej, niedaleko miasteczka Puteoli, łódź, którą płynął w drodze na Capri, napotkała na swojej drodze kupiecki statek z dalekiego Egiptu. Cała załoga egipskiej jednostki radośnie pozdrowiła Augusta, a kapitan całkiem przyzwoitą łaciną podziękował mu za dar, jakim był powszechny pokój, będący jego prezentem dla świata śródziemnomorskiego. Kapitan dziękował za dobrobyt, którego doświadczył dzięki Augustowi, a stary princeps
Poruszony przez serdeczność Egipcjan, tego samego dnia wręczył całej załodze swojej łodzi dużą ilość gotówki, zastrzegając tylko, że mają wydać ją na egipskie towary. Spotkanie koło Puteoli stało się w rzymskiej literaturze symbolem początku Pax Romana, długiego okresu pokoju i prosperity, najdłuższego w historii kontynentu europejskiego. W sierpniu August podróżował po Kampanii, gdzie poczuł się słabo. Kazał się wieźć do jednej z rodzinnych posiadłości w mieście Nola, niedaleko Pompeji. Tutaj, czując nadciągający koniec, wezwał do siebie członków najbliższej rodziny i przyjaciół. Na pewno była przy nim Livia i według niektórych źródeł Tyberiusz, który zdążył w ostatniej chwili. August miał przekazać mu swój sygnet z podobizną Sfinksa, tajemniczej istoty, która fascynowała go tak, jak wiele innych dziwów, jakie dostrzegł nad Nilem. W pięknej, epistolarnej powieści biograficznej Augusta autorstwa Johna Williamsa pisarz każe swojemu bohaterowi tuż przed śmiercią zastanowić się nad ludzkim życiem i podzielić go na trzy okresy. Młodość, zdaniem Williamsa, patrzy na życie z nadzieją, jak na wyzwanie, któremu musi sprostać. Wiek średni widzi w życiu tragedię, uzmysłowiwszy sobie ograniczoność swoich możliwości i zawiedzione ambicje. Starość zaś patrzy na życie jak na komedię, w której wszyscy grają przypisane im role, lepiej lub gorzej. Według starożytnych August miał już na łożu śmierci, tuż przed zgonem, zapytać zgromadzonych, czy ich zdaniem dobrze zagrał komedię życia. Na koniec miał jeszcze poprosić o oklaski i dopytać się o stan zdrowia prawnuczki. Wyjątkowo czule pożegnał Livię, a jakiś czas potem skonał. Gajusz Juliusz Cezar, zwany Augustem, ojcem ojczyzny, Oktawianem, przyrównywany tak do Sfinksa jak Kameleona, zmarł 19 sierpnia 14 roku naszej ery w tym samym domu i w tym samym pokoju, w którym przed ponad 7 dekadami skonał jego biologiczny ojciec Gajusz Oktawiusz. Miał 76 lat. W testamencie zapisywał 150 milionów sesterców Tyberiuszowi i Livii. Zapewniał także skromniejsze dary wszystkim legionistom, pretorianom i obywatelom stolicy. Nie zapomniał także kategorycznie zabronić złożenia prochów wygnanej córki, wnuczki i wnuka w swoim mauzoleum. Nigdy im nie przebaczył. Za życia pewną ręką dzierżył władzę w największym państwie ówczesnego świata, a jeszcze mocniej trzymał w ryzach swoją rodzinę. Gdy umierał, tylko niewielka część populacji pamiętała czasy, zanim przejął władzę. Dzięki swojej długowieczności zdołał przeżyć większość niechętnych mu rodaków. Ci zaś spośród żywych, którzy pamiętali republikę, we wspomnieniach mieli jedynie schyłkowy okres wojen domowych, chaosu i proskrypcji. Nie było za czym tęsknić. Mary ze złożonymi w trumnie zwłokami Augusta poniesiono wkrótce do Rzymu, gdzie już przygotowywano mu uroczysty pogrzeb. Trumna z ciałem spoczęła podczas uroczystości pogrzebowych na pozłacanej sofie z kości słoniowej, a obrzędom odbywającym się na polu marsowym towarzyszył długi orszak aktorów zasłaniających twarze maskami Summi Viri, najsławniejszych mężów z historii Rzymu, traktowanych tutaj jako bezpośredni przodkowie zmarłego. Nie było wśród nich Juliusza Cezara, który jako oficjalnie deifikowany bóg nie powinien być odgrywany przez aktora z maską. Tyberiusz zadbał, aby zwłoki spalono poza centrum miasta, bojąc się zbiorowej histerii jak podczas pogrzebu Cezara, czy wzniecenia pożaru i spalenia np. budynku kurii jak podczas ostatniej drogi Klodiusza. W pewnym momencie trumna Augusta spoczęła na wielkim stosie, a ten podpalono. Gdy języki ognia zaczęły lizać stos, gdzieś obok wypuszczono orła, który uleciał do góry niczym duch zmarłego. Niedługo po pogrzebie jeden z senatorów będzie pod przysięgą zapewniał, że widział na własne oczy, jak duch Augusta opuszcza trumnę i unosi się do nieba, gdzie zdaniem wielu poddanych było zresztą jego miejsce. Wkrótce po śmierci zmarłego ubóstwiono, podobnie jak wcześniej jego ojca.
Livia i najznaczniejsi ekwici czuwali przy zgliszczach stosu pogrzebowego przez 5 dni, a następnie starannie przeszukali jego ruiny, zbierając kości Augusta do urny, którą z pełnym ceremoniałem złożono w jego mauzoleum obok Oktawii, Marcellusa, Agryppy, Gajusza, Lucjusza i Druzusa. W niedalekiej przyszłości w mauzoleum spocząć mieli kolejni członkowie dynastii. Największym sukcesem Augusta było przywrócenie stabilności państwu targanemu nieustannymi wojnami. Udało mu się stworzyć system będący kompromisem między chaosem republiki a tyranią triumviratu. Żołnierze nie musieli w nim już tak często przelewać swojej krwi w interesie kolejnych watażków spierających się z podobnymi sobie o dominację w republice. Położył także mocne podwaliny pod stworzenie cesarskiej administracji i systemu zarządzania wielkim imperium, który choć nie pozbawiony istotnych wad, okazał się bardzo żywotny i trwał bez większych perturbacji przez 2 kolejne stulecia, aż do kryzysu III wieku. System ten okazał się w pewnym sensie idiotoodporny i działał całkiem sprawnie, nawet gdy państwem zarządzali ludzie pokroju Komodusa. Sama dynastia julijsko-klaudyjska nie okazała się tak długowieczna jak pryncypat, ale i tak przetrwała jeszcze kilka dekad, dając państwu stabilność, rozwój i spokój wewnętrzny. W pamięci większości Rzymian na zawsze pozostał jako kolejny założyciel miasta, następny Romulus. W II wieku naszej ery kolejnym cesarzom obejmującym tron oficjalnie życzono, aby byli lepsi od Trajana i szczęśliwsi od Augusta. Przez długi czas to właśnie August, a potem Trajan i Marek Aureliusz byli dla Rzymian władcami tak bliskimi ideału, że od kolejnych ich następców wyraźnie oczekiwano, że będą ich naśladować. Im częściej, tym lepiej dla nich i dla państwa. Nie wszyscy jednak wspominali go tak jednoznacznie pozytywnie. Tacyt w swoim stylu ponuro konstatował, że August żołnierzy przynęcił darami, lud rozdawnictwem zboża, a wszystkich słodyczą pokoju. Powoli zaczął się wzbijać i zagarniać w swe ręce przywileje senatu, urzędników i praw. Nikt mu w tym nie stawiał oporu, gdyż najbutniejsi padli w bojach albo wskutek proskrypcji. A z pozostałej szlachty, im bardziej kto był gotowy do służalstwa, tym więcej wyróżniano go bogactwami i zaszczytami. Dzięki swojej sprawnej polityce wizerunkowej, w świadomości potomnych, na zawsze zapisał się jako pełen wigoru August z prima porta, silny, zdecydowany, choć przy tym nieco melancholijny, człowiek, który pokonał czas. Pierwszy cesarz Rzymu. Treść przygotował i przeczytał Michał Kuźniar. Jeżeli spodobał się Wam ten odcinek, możecie rozważyć dobrowolne wsparcie podcastu Mroczne Wieki cyklicznie poprzez Patronite lub jednorazowo w postaci wirtualnej kawy na Buy Coffee. Linki znajdują się w opisie odcinka. Serdecznie dziękuję wszystkim patronom, a szczególnie Pawłowi, Wojciechowi, Rafałowi, Maksymilianowi, Wilhelmowi, Jarosławowi, Oskarowi i 2 Tomaszom. Filmy będące ekranizacją audycji można oglądać i komentować na YouTube, do czego wszystkich oczywiście serdecznie zachęcam. Wszystkie wykorzystane źródła znajdziecie w opisie odcinka oraz na końcu filmu.